kawiarence obywatelskiej dotyczącej funkcjonowania rad dzielnic w gminie. Na dzisiejszym spotkaniu chcielibyśmy porozmawiać i też może porównać funkcjonowanie rad dzielnic w Krakowie do tego stanu, który wyglądał dużo. Rozmawialiśmy w poprzednich spotkaniach o obywatelskich radach dzielnic. Dzisiaj zaprosiliśmy znamienitych gości z Krakowa, żeby podzielili się z nami swoimi wnioskami, swoimi doświadczeniami, tym jak rady dzielnic działają. Jest z nami pan Filipek, przewodniczący dzielnicy Zwierzyniec w Krakowie, który opowie o tym, jakie kompetencje mają rady dzielnic, jak funkcjonują, jak działają, czym się charakteryzują. Jest również pani Anna Ciot z Fundacji Stańczyka z Krakowa, która zajmowała się m.in. monitorowaniem rad dzielnic i też Fundacja Stańczyka wspólnie z Pracownią Obywatelską rozpoczęły dyskusję na temat zmian w funkcjonowaniu rad dzielnic w Krakowie. Zaprosiliśmy również radnego Marcina Nowaka, który z radami dzielnic w racji swoich funkcji współpracuje od wielu lat i również ma tutaj wiele do powiedzenia. I samorządowców rad dzielnic. Samorządowcy rad dzielnic stale uczestniczą w naszych spotkaniach. Jest z nami też pan Paweł Prokop, doradca prezydenta miasta Lublin do spraw partycypacji, który również ma sporą wiedzę i doświadczenie, dużo również z radami dzielnic lubelskimi współpracuje. Spotkanie jest też nagrywane, znaczy to jest nieobecne, będę mógł powiedzieć, że w internecie. Oddaję głos na początku naszych gościom z Krakowa. Później będzie można, czy pan radny, czy pan prezes będą mogli się wypowiedzieć i na końcu zapraszam do zadawania pytań, do dyskusji i po spotkaniu zapraszamy na podwieczorek. Ja mogę spać, bo strasznie niski stołek będzie miła. Ale ja się zmęczę, siądę, dobrze? Zresztą nie dało mi dużo czasu, jestem gadułą, więc nie zdążę wszystkiego powiedzieć. Szanowni Państwo, jeszcze raz nazywam się Szczęsny Filipiak. Mam przyjemność drugą kadencję przewodniczyć Rady Dzielnicy i Zarządowi Dzielnicy 7 Zwierzyniec w Krakowie. Celowo to podkreślam, bo tu jest inaczej w Lublinie. U nas przewodniczący łączy te dwie funkcje, czyli jest przewodniczącym i Rady, i Zarządu równocześnie. Z takich najważniejszych rzeczy, ja się będę posiłkował moim statutem, bo nie lubię na pamięć się uczyć. Proszę Państwa, do zakresu działania dzielnic w Krakowie. Dzielnic jest w ogóle 18. Są one o różnej powierzchni i o różnej ilości mieszkańców. Myślę, że to, co dla Państwa też istotne, jako samorządowców, jest to, czym dysponujemy. Od tego zacznę, to będzie pewnie wzbudzało najwięcej kontrowersji tu w Lublinie. Rady dzielnic w Krakowie mają łącznie do dyspozycji rocznie 44 226 000 zł i one są dzielone według takiego algorytmu, czyli 40% tych pieniędzy jest dzielone porówno, 40% tej kwoty porówno, następnie 40% według ilości mieszkańców i 20% według powierzchni terenów gminnych na terenie danej dzielnicy. Co powoduje, że na przykład moja dzielnica ma bardzo mało mieszkańców, bo to jest około 20 400 mieszkańców, ale bardzo duże obszary, stąd nie jest tak źle z tymi finansami, jest to również względowe. Taki przykład dam, dzielnica Siódma, której przewodniczę, ma 2 375 000, to jest na przyszły rok. W tym roku jest troszeczkę więcej, bo ten algorytm na ten rok troszkę lepiej dla nas zadziała. Reasumując, to się mieści w najmniejszej dzielnicy, to jest 1 740 000, a w dzielnicy, która ma najwięcej mieszkańców, jest 3 633 000 rocznie. Tym dysponuje Rada Dzielnicy. Oczywiście to nie jest wszystko, ponieważ możemy zabiegać, co roku nam się udawało, oprócz tego roku, że radni miejscy jeszcze nas dodatkowo obdarowują. Dodatkowo w tamtym roku na przykład 7 milionów złotych dodatkowo dostaliśmy, aby wesprzeć silniej budżet obywatelski i oczywiście wesprzeć jeszcze dzielnicę. Ten rok jest wyjątkowy, pierwszy raz od wielu lat jest, nie dodali nam tych pieniążków. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że rady dzielnicy też wnioskują do Rady Miasta o zadania większe, takie, które przekraczają nasze możliwości. No i przy dobrej współpracy z radnymi miejskimi, którzy również mają swoje okręgi, udaje nam się zawsze jeszcze
zawnioskować i wywalczyć remonty bardziej drogie, takie, na które nas nie stać. Mnie się udało w tamtym roku wywalczyć remont dwóch ważnych ulic na kwotę około 3 miliony złotych, dodatkowo do tego, co jeszcze mamy. Czyli de facto wywalczyłem więcej niż mamy jako rada do dyspozycji. Rada Dzielnicy pracuje, powołuje też komisje merytoryczne i komisje merytoryczne pracują, przygotowują projekty uchwał, składamy na sesję projekty uchwał w tych dziedzinach, którymi się zajmują. Zarząd składa projekty uchwał, takie, które załóżmy żadna komisja nie chce się pochylić lub po prostu komisja zapomniała jakąś kwestię poruszyć, więc zawsze ten zarząd przed sesją, około tydzień przed sesją zrobimy, żeby jeszcze projektu uchwał przygotować. Oczywiście można, może też grupa radnych przygotować projekt uchwały. Składa taki projekt do zarządu i oczywiście jest on wnoszony pod obrady rady na sesji. Jaki jest zakres działania dzielnic? Do zakresu działania dzielnic należy przede wszystkim wybór, planowanie, ocena realizacji zadań z zakresu. I tutaj są pierwsze cztery litery w statucie dla nas najistotniejsze. Czyli prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i żłobków. Tutaj od razu się pochylę, jak można łatwo zrobić błąd, pisząc nowe statuty. W tym statucie pojawił się zapis prace remontowe tylko w tym jednym działaniu. I to powoduje, że natychmiast po powołaniu nowych statutów stanęło, że nie możemy robić inwestycji, bo jak prace remontowe to nie inwestycje. Na szczęście udało się przekonać prawników, aby zinterpretowali to tak jak w starym statucie, że drobne inwestycje, owszem, są zaksięgowane w mieście jako na paragrafie inwestycyjnym, ale traktujemy z punktu widzenia takiego potocznego jako remont. I dopuszczono, że możemy nadal robić remonty w formie inwestycji, tak, te, które trzeba. A co to znaczy robić remonty? Znaczy przeznaczać pieniądze. My uchwałami kierujemy tylko wnioski, przeznaczamy pieniądze z tej naszej puli, a oczywiście wszystko realizują jednostki miejskie podległe panu prezydentowi. Bardzo dobrze, proszę przerywać i zadawać pytania w trakcie, bo będzie łatwiej na to reagować. Druga literka to jest B, to jest budowa, modernizacja, prace remontowe ogródków jordanowskich i oczywiście Cielęcy. Trzecia to jest budowa, modernizacja, prace remontowe miejskiej infrastruktury drogowej. I tutaj oczywiście wiadomo, że tego jest najwięcej. Czyli infrastruktura drogowa w sensie przeznaczanych przez nas środków i najwięcej remontujemy, bo takie też jest oczekiwanie mieszkańców. I budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. I na te cztery pierwsze litery, które wymieniłem statutowe, musimy wydać minimum 70% tych wszystkich naszych pieniędzy. Krótko mówiąc, to jest pilnowane, nie wolno nam zejść poniżej 70%. Następnie jest jeszcze takie zadanie, dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych i tutaj jest też obieg statutowy, minimum 5%. To nie ukrywam, nam dużo problemu zrobiło, dlatego że są dzielnice, gdzie ciężko znaleźć działania na rzecz osób niepełnosprawnych na tak dużą kwotę. W moim przypadku to jest około niecałe 140 tysięcy, a że w poprzednich latach już pasy medialne, zbliżenia krawężników, pochylnie, to wszystko zostało wykonane. Bardzo ciężko nam teraz znajdować nowe pomysły do realizacji dla osób niepełnosprawnych, ale staramy się. Czyli jak widzimy, już 75% wiemy, na co musimy wydać. I zostają nam pozostałe pieniądze na kolejne zadania, czyli lokalne wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe i rekreacyjne. Następnie program poprawy bezpieczeństwa dla gminy miejskiej Kraków pod nazwą Bezpieczny Kraków. I tu się kryją wszystkie rzeczy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Następnie dzielnicowe programy ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. W naszym przypadku najczęściej dajemy pieniążki na badanie wad postawy u dzieci, ewentualnie ostatnio badania stawów u noworodków, tego typu programy. Oczywiście wiadomo, te wszystkie programy muszą być przez, to się jak fachowo nazywa, Agencja Oceny Technologii Zdrowotnej, coś takiego. Oni muszą każdy ten nasz projekt ocenić i zaakceptować. I zostaje bardzo ciekawy punkt, współpraca z organizacjami pozarządowymi. To robimy oczywiście w formie konkursów, czyli potocznie zwanych grantami. I zostaje ostatni punkt, mówiąc w perspektywie wydawania pieniędzy,
komunikacja z mieszkańcami dzielnicy. Tu jest z kolei obostrzenie, nie wolno nam wydać więcej aniżeli 2%. Natomiast 2% jest to całkiem dużo, powiem szczerze. I w ramach komunikacji z mieszkańcami utrzymujemy stronę internetową, finansujemy gazetkę dzielnicową. Wziąłem krakowską gazetkę, w której też dzielnice mają swoje miejsce i też publikujemy swoje artykuły, swoje przemyślenia lub osiągnięcia. Można w ogóle puścić? To tak, to można, to jest akurat miasta Kraków, dwutygodnik bezpłatny. A oprócz tego, jak wiem, mamy każda dzielnica własną gazetkę i z tego co wiem, wszystkie to robią. No i dzielnice dodatkowo jeszcze na cele promocyjne robią różne rzeczy inne. My na przykład wykonaliśmy mapę naszej dzielnicy z opisaniem najważniejszych miejsc w dzielnicy, ale również wiadomo, długopisy, pendrive'y reklamowe, tego typu rzeczy. To do 2% to jest bardzo dużo, bo to jest z 2 400 000, to jest całkiem fajna kwota na ten kontakt z mieszkańcami. My na przykład w naszej dzielnicy nie wykorzystujemy tej kwoty, czyli idzie na inne cele. Szanowni Państwo, i to jest ta część, mówię, działalności Rady o decydowaniu, co robimy z pieniędzmi. Następnie jest ta druga część działalności, czyli wnioskowanie do Rady Miasta. Tu jest duże spektrum. W zasadzie możemy wnioskować o wszystko, co jest w gestii gminy, tak? I powiatu, bo Kraków zresztą lubi też jest na prawach powiatu, tak? W związku z powyższym wszystko, co przychodzi Radzie pomysł do głowy, możemy wnioskować do Rady Miasta, jak i do Pana Prezydenta o wykonywanie tych rzeczy. To jest właśnie ta przysłowiowa ulica, o której mówiłem, którą zawnioskowaliśmy, że tak powiem, wybiegając jeszcze przed Światowymi Dniami Młodzieży, chcieliśmy, żeby ta ulica najbliższa tych obchodów była zrobiona z odpowiednim wyprzedzeniem, nie w ostatniej chwili. I to są rzeczy, proszę Państwa, od lokalizacji obiektów przemysłowych, sportowych, po jakiekolwiek inne wydarzenia kulturalne. Cokolwiek nam przychodzi do głowy, możemy wnioskować. W tamtym roku zawnioskowaliśmy budowę sali gimnastycznej przy jednej ze szkół, argumentując, że szkoła drugi rok z rzędu jest najlepszą szkołą w Krakowie. I już w tym roku w budżecie miasta znalazł się projekt tej sali gimnastycznej i oczywiście dalej realizacja zapisana w wieloletniej prognozie finansowej. Możemy wnioskować wyłączenie z przetargu lokali użytkowych zarządzanych przez miasto. To jest narzędzie rzadko wykorzystywane, ale powiem szczerze, dość mocne narzędzie, jeśli chodzi o kompetencje. Całe szczęście, że Rada nie wykorzystuje. Możemy lokalizować nowe tereny zielone, rekreacyjne, sportowe, organizację usług zdrowotnych, likwidację samowoli budowlanej. Skutecznie mogę się pochwalić. Udało nam się 2 samowole w tym roku tylko zatrzymać budowlane, łącznie z tym, że prokuratura, prawda, wszczęła śledztwo. Wnioskujemy o inwestycje komunalne oraz rozwiązania ruchu komunikacyjnego. Od zmian nas przystanków przez wnioskowanie zmian częstotliwości poruszania się autobusów i tak dalej. Wszystko, co związane z komunikacją. Oczywiście bardzo ważna rzecz, czyli zgłaszanie postulatów do studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Kraków w zeszłym roku uchwalił nowe studium, trwało to kilka lat. Samych uwag mieszkańców było coś koło 6 tysięcy, więc naprawdę obszerny dokument, obszerna praca. Ale również i wnioskujemy zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak i też w fazie projektowej. Uczestniczymy na każdym etapie tworzenia projektów zagospodarowania, planów zagospodarowania przestrzennych. Teraz to wszystko, co wymieniłem, również opiniujemy, bo wnioskowanie to jedno, ale również opiniujemy, czyli wszystko, co miasto wykonuje, również jest poddawane opinii i radom. To znaczy, wszystko to, co wymieniłem do tej pory. W związku z powyższym, dla nas najważniejsze to jest, na przykład opiniujemy nazywane skrótowo WZ-ki, tak, czyli warunki zabudowy, jak tak obiektów publicznych, jak i obiektów budynków wielomieszkaniowych. Tylko wielomieszkaniówkę, jednorodzinnych nie opiniujemy. Skutków formalno-prawnych, już Państwu powiem, bo to jest bardzo ciekawy temat. W przypadku zadań publicznych, czyli wszystkich budynków o znaczeniu publicznym, miasto praktycznie zawsze negocjuje i przychyla się do mądrych opinii, to nie ulega wątpliwości. W przypadku zabudowy wielomieszkaniowej, o ile przez pierwsze lata tego prawa deweloperzy liczyli się z tymi opiniami, o tyle odkryli już dzisiaj, że nie ma to żadnej
mocy wiążącej, zatem... Tak, mają taki charakter etyczno-estetyczny, zatem mają charakteru... Zatem deweloperzy nie przychodzą już w ogóle nawet na spotkanie. Jeszcze, znaczy ja Państwu powiem tak, w gruncie rzeczy to jest tak, jeżeli Rada Dzielnicy ma teren, który musi chronić przed zabudową wielomieszkaniową, to nie ma co nawet zapraszać na siebie dewelopera. To wiadomo, że się nie dogadamy nigdy. Ale w sytuacjach dzielnic, gdzie jest to przyzwolenie takie społeczne dla takich budynków, deweloperzy chętnie przychodzą i rozmawiają, bo czasami drobne zmiany, drobny ukłon w kierunku mieszkańców powoduje, że nie budzi to, prawda, jakichś wielkich protestów. Ja osobiście w ciągu całej tamtej kadencji tylko raz jakby zmobilizowałem się i zaprosiłem inwestora budowy sklepu o powierzchni około 1200 metrów kwadratowych, bo jest to sklep budowany w terenie tej części willowej. W związku z powyższym przyszedł i skutecznie przekonał radnych, także w zasadzie 3/4 głosów było pozytywnych za tą WZ-ką. I warto w takich sytuacjach też zapraszać. Tam ustaliliśmy dosłownie kilka zmian do projektu, które inwestor przychylił się od razu. Stąd jest to... Ale gdybyśmy tego nie mieli zapisanego, to nie mielibyśmy możliwości negocjowania z obcym deweloperem i z żadnym inwestorem. Proszę Państwa, oczywiście jest to jeszcze ujęte, że możemy to wnioskować, opiniować, że inne sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Trudno mi teraz z głowy wymienić, co by to mogło być, ale na przykład postawienie pomnika, zawnioskowanie postawienie pomnika, tego typu rzeczy, prawda, jak najbardziej tak. Bardzo chwała miastu za to, jak opuścili panu prezydentowi, to mogę powiedzieć, praktycznie w 95% nasza opinia odnośnie sprzedaży i dzierżawy gruntu gminnego jest respektowana. W przypadku, w 95% w ciemno mówię, że tak jest. W moim przypadku za 5 lat tylko jeden raz Wydział Skarbu nie zgodził się z naszą opinią i teren został sprzedany. Nomen omen, jak pojechaliśmy dużą reprezentacją, finalnie przyznaliśmy rację Wydziałowi Skarbu Miasta. Tak to jest respektowane w pozostałych przypadkach w 100%. Czyli nasza opinia jest decydująca. Ale mówimy o terenach tylko należących gminnym. No nie, nie, to jest oczywiste. To musimy o tym pamiętać. Współdziałamy oczywiście z organami miasta. Proszę Państwa, bierzemy udział w radnych dzielnicowych delegowanych w konkursach powołanych do wybierania komisji, do wybierania dyrektorów placówek oświatowych, wszystkich placówek związanych z edukacją. Czyli radny dzielnicowy zasiada w komisji konkursowej. Ale statut się macie? Tak, tak. Ja mówię cały czas na podstawie statutu. Odbieramy wszystkich. Tu mamy ciekawy zapis, który niestety jeszcze nie jest respektowany, ale mam nadzieję, że będzie. Czyli uczestniczymy w komisjach odbioru robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez miasto, realizowanych na obszarze miasta. I tu jest to nowość. W związku z powyższym jeszcze nie jest to do końca respektowane, ale to zależy od dyrektorów jednostek miejskich. Niektórzy to respektują, niektórzy jeszcze nie. Statut dopiero rok funkcjonuje, stąd ja rozumiem, że też musimy się wszyscy uczyć tego nowego statutu. Ale jeśli chodzi o zadania dzielnicowe, czyli te, które my przeznaczamy z naszych pieniędzy, w 100% uczestniczymy w odbiorach. Proszę Państwa, co należy jeszcze do naszych takich zadań najważniejszych? Wiadomo, że wszystko to, co pewnie Państwo robicie, czyli przyjmowanie mieszkańców, przedkładanie ich wniosków przed jednostkami miejskimi, wspieranie inicjatyw mieszkańców, to wszystko do nas należy. Również bardzo ważny punkt, chociaż on jest dalej w statucie, czyli Państwo macie budżet obywatelski, my też, to u nas jest on rozwiązany tak, że miasto robi tak zwany ogólnomiejski, a my robimy budżet obywatelski dzielnicowy. Myśmy też tak chcieli. Każda dzielnica przeznacza, ale ze swoich środków, jakąś pulę pieniędzy na budżet obywatelski. Ten rok jest, rozstrzał jest niesamowity, bo w jednej dzielnicy jest 25 tysięcy, a w innej na przykład 400 tysięcy złotych. Więc to na pewno też zależy od oceny Rady, ile z tych 25%, co zostaje, możemy przeznaczyć jeszcze na budżet obywatelski. U mnie w dzielnicy przeznaczono 250 tysięcy na budżet 2016 z realizacją na 2017. Więc to są te zadania główne i oczywiście możemy występować jeszcze z wnioskiem do Rady Miasta, przekazanie jej nam innych kompetencji niż te tu określone. Ja co prawda nie znam przypadku, bo myślę, że te kompetencje są dość duże, obszerne. Tu nie można powiedzieć, że dzielnice krakowskie ich mają za mało, chociaż niektórzy chcieliby je więcej.
Na pewno warto wspomnieć jeszcze o pieniądzach w tej perspektywie, że choć wydaje się to dużo pieniędzy, to jest to drugi rok w historii krakowskich dzielnic, kiedy mamy drugi najmniejszą ilość pieniędzy. Czyli tak źle jak w tym roku było tylko jeszcze raz, a tak to zawsze było lepiej, stąd w ujęciu procentowym do budżetu miasta. Dzisiaj dzielnice dostają niecały procent budżetu miasta do dyspozycji. W związku z tym jest to według naszej oceny radnych dzielnicowych dużo za mało. A budżet to 5-6 milionów. Właśnie jest budżet. To 3-4 miliardy. Prawie 4 miliardy. Panie proszę, przypomnieć na plan budżet obywatelski miasto ile wydaje? W tym roku 8,5 miliona przeznaczyło. 8,5 miliona. No u nas jest 1,6 miliona na spoczynki. Tak. Zresztą dodatkowo. A tego czasu oczywiście porównywało. Nie więcej. Proszę Państwa, no, co do ilości radnych, to jest dokładnie to samo, o tym mówi ustawa, prawda? Myślę, że jeszcze może warto przejść, że jeszcze Rada Dzielnicy dostała nowe prawo, nowy przywilej. Możemy składać projekty uchwał pod obrady miasta. Czyli Rada Dzielnicy może stworzyć projekt uchwały, który jest składany bezpośrednio pod obrady Rady Miasta. Jeszcze póki co żadna dzielnica nie wykonała tej czynności. Również należy wspomnieć, bo myślę, że o te inne rzeczy, typu takie bardziej jak to w praktyce wygląda ta praca na posiedzeniach Rady, to bardziej Państwo zadacie pytania. I jeszcze warto powiedzieć, że oprócz budżetu obywatelskiego mamy jeszcze jedno narzędzie, a mianowicie wniosek, to jest taki, inicjatywa obywatelska. To jest wniosek u nas. Inicjatywa obywatelska jest z poziomu Rady Miasta, a u nas jest wniosek obywatelski. Jako Rada Dzielnicy macie wniosek obywatelski? Tak, wniosek obywatelski. Pierwsze dwa wnioski wpłynęły w Krakowie tylko u mnie w dzielnicy w tamtym roku, z czego jeden zrealizowaliśmy, przyjęliśmy do realizacji, drugi nie, ze względu na bardzo wysoką wycenę. Znaczy zagospodarowanie skweru na około 300 tysięcy wyszło według wyceny ZIKIT-u. ZIKIT to jest u nas zarządca drogi. Szanowni Państwo, to odrzuciliśmy jako Rada, ale to też trzeba mieć odwagę, bo trzeba mieszkańcom wytłumaczyć, dlaczego przy tej okazji mieszkańcy, tak jak w budżecie obywatelskim, poznają te wszystkie mechanizmy, które jakby są w mieście i trzeba też się z nimi zgadzać i respektować. My też musimy patrzeć, to nie jest tak, że wszystko, co mieszkańcy chcą, należy realizować, prawda? Bo zdajmy sobie sprawę, że muszą być okoliczności, które mówią, że to się opłaca miasto. Jednak pilnujemy tych pieniędzy publicznych wszyscy razem i czasami mieszkańcy składają wnioski, które na przykład coś kosztuje 200 tysięcy, ale koszty utrzymania tego rocznie to jest na przykład 50-60%, a jest to tylko infrastruktura, załóżmy na zasadzie ładnej infrastruktury drogowej czy jakiegoś skweru zagospodarowania. Tu mieszkańcy przesadzili z jakością materiałów i jakby z tym, co w tym skwerze miało się znaleźć. Ale sami wyciągnęli wnioski i w tym roku będą składać już na taki projekt właśnie do, jakby możliwy do realizacji. Ja myślę, że chyba tyle na ten moment, bo myślę, że nie chcę Państwa zagadać na starcie, więc myślę, że w pytaniach, a wcześniej może więcej krytyki o radach w punktu widzenia samego funkcjonowania. Dziękuję. Tak, to teraz chcielibyśmy usłyszeć, wiem to po kompetencjach, skąd pomysł, żeby coś zmieniać, bo również, że tak naprawdę prośbą, żebyśmy przyjechali na sesję. Teraz mamy okres przyznawania absolutoriów i
centralnie udostępnili, to bo ktoś powinien patrzeć na ręce tym radnym, którzy tam coś podobno wysuwa. W Krakowie. Ja jestem z Krakowa. Nie, w Lublinie to myślę, że to był dla wolności. Więc zadomowiliśmy się w tych radach dzielnic. W ciągu pierwszego roku, od połowy 2012 do połowy 2013, prowadziliśmy obserwacje, jeszcze raz, prowadziliśmy obserwacje w ramach projektu. On był taki usystematyzowany, stworzyliśmy portal przejrzysty Kraków.pl, na którym zamieszczamy nagrania z sesji, obserwowaliśmy sposób głosowania, obecność radnych, a także analizowaliśmy strony internetowe, ponieważ nasza organizacja głównie stoi na straży dostępu do informacji, więc interesuje nas to, na ile łatwo lub trudno mieszkańcowi jest dowiedzieć się, co rada robi. Ale z czasem, przebywając coraz więcej z tymi radnymi, zaczęliśmy też obserwować inne zjawiska i wchodzić trochę bardziej w analizę jakościową, a nie tylko ilościową. I zaczęliśmy coraz więcej słyszeć od tych ludzi, którzy pracują w radach. Właściwie nie pracują, bo to nie jest praca i to mają funkcję. O problemach, które się w tych radach pojawiają. Służyły też temu takie jakościowe elementy naszego badania, to znaczy wywiady, które przeprowadziliśmy ze wszystkimi przewodniczącymi i częścią członków zarządów rad dzielnic. Zmieni slajd. Zabudujecie mi łąkę za domem. Jak to? Jak mogliście na to pozwolić? Za co wybierzecie pieniądze tutaj na tej radzie? Na co przewodniczący, to była prawdziwa sytuacja w dzielnicy 9, na co przewodniczący wyciągał dokumenty, no zaopiniowaliśmy tę ustawkę negatywnie. No i co z tego? No opinia rad dzielnic to jest właśnie taki akt estetyczno-etyczny, jak tutaj pan powiedział, bardzo rzadko, no dobrze, bardzo rzadko to myślę, że nie mam takie wnioski snuć, ale często nie bierze się ich pod uwagę. To wywołuje dużą frustrację, ponieważ rady poświęcają swój czas, a następnie nic z tego nie wynika i czują się ignorowani po prostu przez urzędy. Ta frustracja rodzi się też w związku z tak zwanymi odbiorami, to znaczy u nas, nie wiem jak jest w Lublinie, rady dzielnicowi mogą uczestniczyć członkami komisji, które odbierają roboty publiczne na terenie dzielnicy. Mają prawo zabrać głos, zgłosić jakieś uwagi do protokołu, ale bardzo często zdarza się, że nie są informowani nawet o tym, że jakieś inwestycje są oddawane na terenie dzielnicy, szczególnie jeżeli to są inwestycje czynione z budżetu miasta, a nie z budżetu dzielnicy. Mimo że są na terenie dzielnicy, więc rady są zainteresowani tym, co się dzieje. Często też zawodzi komunikacja między obecnymi dzielnicy a miastem, urzędem miasta i na przykład radni nie wiedzą nawet, że jakaś inwestycja będzie miała miejsce. Dowiadują się z gazet, dowiadują się od mieszkańców, którzy przychodzą i zaczynają robić awanturę. To jest bardzo duży problem, że mieszkańcy do końca nie wiedzą, o co chodzi z tymi dzielnicami. Po pierwsze, nie wiedzą, w jakich dzielnicach mieszkają i to jest nasz wniosek z takich bezpośrednich rozmów z mieszkańcami. Uczestniczyliśmy w
tak zwanych dniach dzielnicy, święta dzielnicy, kiedy mieliśmy okazję porozmawiać. Proszę sobie wyobrazić święto dzielnicy 8 dębniki, tam ludzie chodzą, tam piknik, jedzą i tak dalej. Mieli pytanie, czy wie pan, na terenie jakiej dzielnicy się pan znajduje? Podgórze? Na święcie dzielnicy, więc na takie spotkanie w swojej dzielnicy okazuje się, że mieszkańcy nie wiedzą. To jest... Może to zmienić? Nie. Podałam to nazwę ulicy, okazało się, że praktycznie mieszka na Dębnikach, tylko po prostu nie wie. Tym bardziej, że te dzielnice, jakie mamy teraz, są dopiero po 25 lat. Wcześniej mieliśmy podział na 4 dzielnice w Krakowie i w świadomości części mieszkańców nadal ten podział obowiązuje właśnie na 4 duże dzielnice. Nie udało nam się zbudować takiej tożsamości właśnie dzielnicowej. Być może to jest spowodowane tym, że jest tych dzielnic za dużo, być może jest spowodowane tym, że jest za mało. To jest jedno z pytań, które sobie stawiamy. Ile powinno być dzielnic, jakie one powinny być? Co powinno się zmienić? To jest właśnie to pytanie, które sobie zadajemy. No, na pewno z punktu widzenia organizacji, które zajmują się dostępem do informacji, ale też z punktu widzenia organizacji, które zależy po prostu na tym, żeby mieszkańcy mogli uczestniczyć w życiu miasta i żeby radni, bo przecież radni też są mieszkańcami, którzy po prostu skorzystali z biernego prawa wyborczego, mieli faktyczny wpływ na to, co się dzieje w mieście. Ważne jest dla nas informowanie. Ważne jest dla nas, żeby doroczna była komunikacja między urzędem a radą dzielnicy, między radą miasta a radą dzielnicy, ale też między radą dzielnicy a mieszkańcami. Tego niestety nie ułatwiają pewne praktyki rad dzielnic, które na przykład bardzo zanegują swoje strony internetowe, że nie uzupełniają tablotek. Pierwszy dowiedziałam, że u nas tego nie ma, ale w Krakowie każda dzielnica ma swoje tablotki, czyli takie tablice w terenie, gdzie zamieszcza, czy powinna zamieszczać aktualne informacje. To jest bardzo często jedyny sposób do dotarcia do osób wykluczonych cyfrowo, poza gazetką, którą wydaje się do jednak niewielu egzemplarzy. No, 4000 sztuk. 4000. 20 tysięcy mieszkańców, czyli tam około 8,5 tysiąca adresów. To nie jest tak mało. Ale no też myślę, że warto by się zapoznać z treścią tych gazetek. Bardzo często one są zapełnione felietonami, a mniej znajdziemy tam informacji o tym, co się dzieje, albo informacje o tym, czym się zajmuje Rada Dzielnicy tak w ogóle. Takich bardziej edukacyjnych treści. Ogromnie u nas brakuje edukacyjnych treści i druga rzecz, czego brakuje, to kontaktu. Kontakt do swojego radnego dzielnicowego, czyli tej osoby najniższej z tak zwanej władzy lokalnej, to jest coś, co w większości dzielnic trudno znaleźć. Na stronie tego nie ma. Jak zadzwonimy do Rady Dzielnicy, to mamy szansę porozmawiać najczęściej z przewodniczącym, natomiast już nasz radny to jest osoba, którą złapiemy na dyżurze. O ile pójdziemy do Rady Dzielnicy i przeczytamy na kartce, kiedy dyżury są, bo na stronach tej informacji też brakuje. Więc ogólnie no, trzeba mieć trochę czasu i motywacji takiego wewnętrznego układu, żeby do Rady Dzielnicy trafić. Nie ma na szczęście problemu już u nas z wstępem na sesję i na sesji każdy mieszkaniec może zabrać głos, więc to jest za zgodę rady czy nie? Nie, zabrać swój głos wystarczy zgłosić przewodniczącemu i wtedy przewodniczący udziela głosu. Oczywiście jako mistrz ceremonii. Nie musi. Ale mówimy o mieszkańcu czy radny po rady dzielnicy? O mieszkańcu. O nas mamy radni i to musimy nawet zgodzić. Też ogólnie głos udziela przewodniczący, ale radni mają prawo zabierać głos. U nas ja będę wyraził przeciwnie. No ale to jest jedna. A ja przewodniczący musi robić. Idąc dalej, co powinno się zmienić? Mówiłaś o tej liczbie dzielnic. To jest w ogóle temat, który u nas ciągle wraca w Krakowie. Do tego stopnia wraca, że pojawiają się całkiem często w debacie publicznej opinie, że dzielnice powinny się w ogóle zlikwidować. No bo po co? Skoro one i tak nie pełnią żadnej takiej realnej funkcji, nie mają podmiotowości prawnej, ich opinie nie są wiążące, no to po co komu takie dzielnice? To jest taka sztuka dla sztuki. I też trochę w tym nurcie w 2010 wybory do rad dzielnic były oddzielone od wyborów.
do Rady Miast i Prezydenckiej, przez co nasza frekwencja była bardzo niska i nie. Niecałe 14%. Natomiast normalna frekwencja jest u nas około 30%, 30%. Tak, i to bardzo, bardzo tutaj ułatwia. Pytanie jest zawsze, dlaczego ci mieszkańcy nie głosują, jeżeli jest osobno, głosują, jeżeli jest razem, to czy nie jest tak, że przychodzą i głosują przy okazji, ale to jest powiedzmy na jedną rozmowę pytanie, chociaż słuszne. Więc jest to pytanie o zakres kompetencji, o ilość dzielnic, bo tak jak mówię, one nie wytworzyły swojej wewnętrznej tożsamości, więc u nas tak naprawdę ciągle jest do przedyskutowania kwestia, czy nie zmienić terytorium. I pytanie w ogóle o funkcję. I my jako koalicja organizacji, która się zawiązała po to właśnie, żeby zmienić dzielnicę, poczujemy, że dużo jest nie tak, ale nie do końca wiemy, w którą iść stronę. Postulujemy, to nam się udało już rozpocząć, taką ogólną krakowską dyskusję o przyszłości dzielnic. Rozpoczęło się forum przyszłości dzielnic, które jest są zaangażowane organizacje pozarządowe, przewodniczący Rady Miasta, również radni dzielnic. Odbyło się już pierwsze spotkanie, tam są zdjęcia, tak? Prezydent Jacek Majchrowski również był obecny, profesor Jerzy Hausner, profesor Hubert Izdebski, więc wielkie autorytety z zakresu prawa samorządowego. Oni wypowiadali się o takich ramach, w ramach których się poruszamy, co byśmy mogli zrobić bez tworzenia specjalnej ustawy, tak jak jest w Warszawie, jakie kompetencje możemy dodać tym dzielnicom, bo raczej w tę stronę idzie intuicja organizacji pozarządowych i radnych, żeby dodać tym dzielnicom kompetencji i sprawić, żeby one faktycznie były takimi małymi samorządami w ramach gminy. Ale żeby podjąć jakiekolwiek decyzje o tym, w którą stronę powinniśmy iść, uważamy, że przede wszystkim należy przeprowadzić diagnozę, zobaczyć, co działa, co nie działa i jakie są potrzeby mieszkańców. To się będzie działo przez najbliższy rok. Mamy wsparcie przewodniczącego Rady Miasta w tym temacie. Będą się działy spotkania, dyskusje, debaty, spotkania również w dzielnicach i mamy nadzieję, że razem wypracujemy taki model, który będzie zadowalał wszystkich. A przy okazji może trochę więcej Krakowian dowie się, w jakiej dzielnicy mieszka i co to w ogóle jest Rada Dzielnicy, do czego służy. To macie taki cel edukacyjno-integracyjny, który razem zrealizujemy. No i ostatnie pytanie w mojej prezentacji. Tak, to już powiedziałam. To jest to. To chyba przyjechaliśmy do Lublina, żeby Państwu zadać to pytanie, żeby Państwo je donieśli dalej ze sobą. Jeżeli mogę coś rekomendować jako przedstawicielka organizacji, która pierwsza w Polsce zaczęła badać rodzic i obserwować ich działalność, to proszę pójść naszym śladem i przeprowadzić taką ogólną lublińską debatę, tak żeby lublińską. Proszę powiedzieć. Ogólną lublińską debatę. Tak, żeby rady dzielnic nie zostały, tak jak u nas, przegłosowane przez Radę Miasta jednym głosem, kiedyś tam, podział na rady dzielnic, czy na dzielnicę, tylko żeby to faktycznie była jakaś taka oddolna decyzja. Jakie te dzielnice są, jakie mają kompetencje, jakimi środkami mają dysponować, jakie mają zadania pełnić. Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że bardzo serio uwagi tutaj będziemy się tym nie kierować. Jak wchodzimy na posiedzenia rad dzielnic, nagrywać je kamerą, tu się publikuje w internecie, jak Państwo wiedzą, to często można spotkać radnego Marcina Nowaka na posiedzeniach tych rad, które są w jego okręgu wyborczym, także zaprosiliśmy go, ponieważ wnioskujemy z tym, że ma duży kontakt, dobry kontakt z radami dzielnic. Więc prosimy również o kilka słów komentarza tutaj o swoich doświadczeniach z pracy z lubuskimi radami dzielnic, a może też o odniesienie się do tutaj wcześniejszych wystąpień. Dziękuję bardzo Panie Prezesie, witam Państwa serdecznie raz jeszcze przede wszystkim naszych szacownych gości. Witam za przyjęcie się oczywiście nie gniewamy. My lublinianie, czy jak mówimy lubelacy, także się czasami nie mylimy, ale to było takie wdzięczne przyjęcie, na pewno dodam nam troszeczkę kolorytu. No i to też proszę. Wracając do sedna, proszę Państwa, no cóż, ja nie jestem samorządowcem krakowskim, więc o Krakowie
wysłuchałem rzeczy, o których nie wiedziałem. Myślę, że większość z Państwa to również nie, dzięki czemu nasz zasób wiedzy zostanie poszerzony, a przy okazji pytań na pewno dowiemy się kilku bardzo istotnych szczegółów. Już kilka tutaj mnie osobiście się ciśnie do głowy, będzie okazja o tobie za chwilkę zadać. Nie byłem też nigdy, proszę Państwa, członkiem Rady Dzielnicy, więc na pewno nie będę mówił o funkcjonowaniu tego ciała czy tych ciał pod kątem własnych doświadczeń jako samorządowych z Rady Dzielnicy, aczkolwiek bardzo wyraźnie zaznacza potrzeby istnienia Rady Dzielnic i bardzo głęboko czuję się związany z większością z nich. Zauważyłem też niestety, proszę Państwa, że aktywność samorządowców Rady Miasta w zakresie współpracy z Radami Dzielnic rośnie wprost proporcjonalnie do zbliżających się wyborów. Jest jakiś taki dziwny mechanizm, że radni miasta coraz mocniej intensyfikują się w pracy z Radami Dzielnic, jak jest coraz bliżej wyborów samorządowych. Część niestety się w ogóle nie identyfikuje. No, aczkolwiek, proszę Państwa, no, musicie też jako samorządowcy, bo widzę tutaj wielu członków Rady Dzielnic, wielu rady z dzielnic, że nie sposób, żeby dany radny uczestniczył w pracach 27 jednostek pomocniczych Rady Miasta, aczkolwiek myślę, że taką koronną przyzwoitością dla każdego z nas jako samorządowców gminy reprezentujących Lublin, a przede wszystkim swoje okręgi, jest to, by właśnie w tych okręgach i w tych radach funkcjonujących w ramach tych okręgów bywać nie incydentalnie, a przy okazji kluczowych zdarzeń. I tutaj dla Państwa wiadomości, Lublin jest podzielony na 6 okręgów, w skład każdego okręgu wchodzi kilka rad dzielnic. I to jest tożsame. Niegdyś, nie tak dawno, bo jeszcze w ubiegłej kadencji dokonywaliśmy tutaj między innymi z obecną panią radną Jadwigą Mach, radną miasta, wówczas dzisiaj członkinią Rady Dzielnicy, korekt tak, żeby każda dzielnica całym obrębem wchodziła w jeden okręg. To było podzielone i to już była w ogóle totalna niejasność, miszmasz, gdyż ludzie w jednej dzielnicy głosowali na radnych w dwóch, a nawet zdarzało się w trzech okręgach wyborczych. Tak to było. To jest na szczęście usystematyzowane i to na szczęście funkcjonuje w bardzo właściwej formule. Ale tak jak Państwo zapewne wiecie, budżet Rady Dzielnicy jest ubogi. To jest, o ile dobrze pamiętam, proszę mnie poprawić, bo mogę się powiedzieć o drobną kwotę, 129 tysięcy złotych. Budżet to jest bardzo. No tak, oczywiście. No ale to masz inny, bo no wiadomo, ale to jest bardzo dobrze. Bo u nas jest tak samo. Tak, pan używa tego słowa, stąd i ja. Oczywiście, chodzi o to, że no, jest to kwota na tyle niewielka, że nie można tutaj wielkokalibrowych inwestycji przeprowadzać, bo sprowadza się to do kilku drobnych korekt w zakresie dróg, chodników, budowy placu zabaw i kilku takich pomysłów, które nie niosą ze sobą fundamentalnych zmian dla dzielnicy. Ale dobra współpraca dzielnicy to oczywiście skutki finalne dla dzielnicy w kontekście umiejętności przekonywania radnych i wtłaczania tych swoich pomysłów do budżetu poprzez choćby wnioski składane przez radnych Lublina. Ja osobiście współpracuję, myślę, że z 4 mocno, a trochę z większą liczbą będę miał okazję niedługo również radami dzielnic w kontekście nie tylko planów inwestycyjnych, jak wiadomo, ale takiego codziennego życia, bo życie w samorządzie i w dzielnicy to nie tylko budżet, to również codzienne problemy, które rodzą się w związku z bardzo różnymi okolicznościami. Mamy teraz temat góry czechowskiej, jak Państwo wiecie, zapewne za chwilę stanie to już stawało nawet na Radę Dzielnicy, za chwilę będzie to temat, który stanie się nośny w Radzie Miasta i siłą rzeczy radni mają nie tylko obowiązek, ale nawet szczególnie taki obligatoryjny obowiązek uczestnictwa w takich sprawach, już nie mówiąc o dzielnicach, z których pochodzą, bo te oczywiście generują konieczność symbiozy stałej i pracy na ich rzecz. Na pewno bardzo istotną kwestią, którą mnie osobiście udało się wprowadzić do tej obywatelskości, jako są Rady Dzielnic, tych progów oddolnych, jest uchwała obywatelska. Przypomnę, że w 5. kadencji ja byłem inicjatorem tego oddolnego ruchu, gdzie 1000 mieszkańców ma prawo do budżetu miasta wprowadzić swoją uchwałę, do budżetu, przepraszam, do podgłosowania na Radę Miasta swoją uchwałę, a co się z nią stanie, to już oczywiście zależy od ciała uchwałodawczego, jaką jest Rada Miasta, ale jest to możliwość stworzenia, powiedzmy, takiej szeroko rozumianej partycypacji decyzyjnej. Tutaj każdy obywatel, wsparty głosem 999 przynajmniej mieszkańców, może starać się przekonać o istocie projektu, może starać się uwypuklić to, co drzemie mu w sercu i co jego zdaniem powinno
zostać na Radzie Miasta postawione. Oczywiście analogiczna inicjatywa uchwałodawcza przysługuje i prezydentowi i trzem radnym Rady Miasta, ale jak wiadomo, nie zawsze to znajduje odbicie w oddolnych ruchach społecznych. Dobrze się stało, że mamy tę inicjatywę, dobrze się stało, że mamy Radę Dzielnic. Myślę, że zasadne, tak jak pani tu zaznaczyła, byłoby odbycie mocnej dyskusji na temat tożsamości dzielnicowej, nie tylko na płaszczyźnie spotkań, bo wiadomo, one ogniskują stosunkowo niewielką liczbę zainteresowanych. Jeżeli już te spotkania są przepełnione jakimś większym kapitałem ludzkim, to wynika to z faktu jakiegoś niebezpieczeństwa, zagrożenia, które powstaje w dzielnicy, i wtedy ta frekwencja automatycznie jest wyższa. Natomiast świadomość przeciętnego człowieka o dzielnicy, o Radzie Dzielnic, przedmiot jeszcze, bo co do dzielnicy, to jeszcze co niektórzy, przynajmniej ci starszego pokolenia, wiedzą, o ile chodzi o dzielnice historyczne, gdzie są, o tyle przedstawicieli radnych dzielnicowych na ogół nie znają. Niekiedy nie wiedzą też, gdzie jest siedziba. Zupełnie już nie wiedzą, jaki jest tryb postępowania, by zasięgnąć informacji. No, to samo zresztą dotyczy, szanowni państwo, radnych miasta Lublin. Dokładnie. Jeżeli przeciętny lublinianin ma większy stan wiedzy na temat samorządu, to ogniskuje się to wokół władzy wykonawczej. Najczęściej wiedzą, kim jest prezydent. Co do rady, no to już wynika, proszę państwa, i oczywiście z aktywności radnych, ale też generalnie z zaangażowania społecznego w ten krwiobieg, jakim jest samorząd. To mnie pani bardzo pozytywnie zaskoczyła w kontekście frekwencji do rad dzielnic. Ja przypomnę państwu, pamiętacie doskonale, kiedyś był próg frekwencyjny, on wynosił 3%. Na szczęście tego progu już nie ma i nie mamy sytuacji kuriozalnych, że w danej dzielnicy nie mamy w ogóle samorządu, bo nie było frekwencji odpowiedniej i musimy ponawiać te wybory. Ten próg frekwencyjny zniknął, ale nie powiększyła się radykalnie frekwencja w zakresie uczestnictwa w tych wyborach i ona z całą pewnością nigdy nie wynosiła. Jeżeli bilansujemy oczywiście całość frekwencyjną, pani wspominała tutaj o 30%, tak? Czy wspólny do Rady Miasta i 15, już dobrze pamiętam, w przypadku podziału. No, my nigdy wspólnych wyborów nie mieliśmy, zawsze mieliśmy oddzielne, ale gdzie niegdzie frekwencja również nie przekracza 3%. Mamy sytuację kilkunastu procent, ale o ile dobrze pamiętam, dotyczy to wyłącznie jednej dzielnicy. Zagorzycy, tak? Nie, proszę się zweryfikować, bo... Szerokie. Ale to świadczy o tym, że jednak ta inicjatywa przekonywania mieszkańców do uczestnictwa w życiu samorządowym tam chwili szczególnie, a mniej nadzieję będzie się to im plus zmieniało. Faktycznie to ta aktywność jest nieco większa. Jest Rada Dzielnicy, sama mam przypadłość często uczestniczyć w jej obradach. Nie wiem, czy kiedykolwiek 3% przekroczyło. Ale miejmy nadzieję, że będziemy mieli na tym polu progres i będzie się to zmieniało. Nas, samorządowcach, czy na nas, samorządowcach, spoczywa rola, by ten stan rzeczy zmieniać i by wprowadzać coraz głębszą, mocniejszą symbiozę między nami radnymi, a przedstawicielami rad dzielnic. Mamy oczywiście bardzo inicjatywę fajną w postaci budżetu obywatelskiego, która może jeszcze do końca nie jest doskonała, ale też na tym polu widoczna jest pozytywna zmiana, widoczny jest progres, a aktywność Lublinia w kontekście głosowania na poszczególne projekty, zwiększająca się, świadczy o tym, że zmiany idą w dobrym kierunku. Tak jak rzekłem, niech to będzie może taki punkt wyjścia do naszej dalszej dyskusji. Edukacja i jeszcze raz edukacja, nie tylko na płaszczyźnie spotkań, ale może lekcji obywatelskich w szkołach, ale może dyskusji w ramach jakichś klubów tematycznych. No i proszę państwa, spotkania tematyczne, odczyty związane z tą aktywnością radnych gminy, radnych dzielnic, którzy będą docierać z takim ruchem, rzekłbym, pozytywistycznym do odbiorców i informować o tym, co jest w dzielnicach, co warto z nich zaczerpnąć i co warto dla nich dać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze z nami pan Paweł Krokop, doradca prezydenta. Też prosiłbym o kilka słów komentarza i swoich spostrzeżeń. Aha, dzień dobry, witam serdecznie. Dosłownie kilka na gorąco refleksji. Bardzo dziękujemy, bardzo fajna prezentacja. Oczywiście, na pewno nie możemy
porównywać, czy przenosić 7 do 1 tych modeli, tak? No, największym uproszczeniem mówiąc, tak? Budżet Krakowa pirazowo jest 2 razy większy od budżetu Lublina. Rzeczywiście pieniądze, które Państwo przeznaczacie na budżety dzielnic w stosunku do pieniędzy z rezerwy celowej dzielnic Lublina jest no, nieporównywalne, tak? To jest mniej więcej 10-krotnie większa kwota. I pewnie jest to do zastanowienia, tak? Czy nie należałoby tej kwoty w zdecydowany sposób w Lublinie podnieść. Tak? Na pewno u Was jest tam, jest wniosek obywatelski, tak? Czyli u Was cały szereg rzeczy, które u nas mają charakter ogólnomiejski, u Was również mają charakter dzielnicowy. Przykładem jest wniosek obywatelski, przykładem jest to, że budżety obywatelskie też macie dzielnicowe i przykładem jest, który mi się bardzo podoba też do rozważenia, to jest to, że również wy przekazujecie pewne pieniądze organizacjom pozarządowym, tak? Czy to, co u nas dzieje się w skali całego miasta, tak? Czy konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych również u was jest w dzielnicach, o to jeszcze później bardziej szczegółowo dopytam. To jest fajny pomysł. A na pewno wydaje mi się, że głębszy, bo na pewno nas w Lublinie też czeka głębsza debata na temat rad dzielnic, na temat ewentualnego powiększenia kwoty z rezerwy celowej, ale ja w ogóle jestem przeciwnikiem rozpatrywania czy patrzenia wyrywkowo na poszczególne elementy, no, generalnie nazwijmy to spraw partycypacyjnych w mieście, tak? Bo jak patrzymy na udział mieszkańców, to na pewno mówimy o radach dzielnic, tak? I na pewno mówimy o pieniądzach z rezerwy celowej, na pewno mówimy o budżecie obywatelskim, na pewno mówimy o inicjatywie lokalnej i na pewno mówimy o konkursach grantowych dla organizacji pozarządowych, tak? Czyli mówimy o tym. I teraz mówienie w poderwaniu poszczególnych elementach czy o kwotach, no oczywiście jest dosyć trudne, bo powinniśmy spojrzeć na to całościowo. Moje zdanie o radnych dzielnicach, nie mam żadnego najmniejszego interesu, żeby się radni dzielnicowym podlizywać, jest kapitalny. Znaczy według mnie radni dzielnicy to jest ewidentnie suziemi, tak? To jest ewidentnie suziemi. Z największym szacunkiem dla radnych, szczególnie dla mojego ulubionego dzielnicy. Tak jest. Państwo w ramach kapitalnej rzeczy robią. W jakimś tam stopniu można powiedzieć, że jesteście lokalnymi politykami, prawda? Bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Natomiast radni dzielnicowy suziemi polega na tym, że to są absolutni społecznicy, tak? To można powiedzieć taką ideą społecznikostwa i zaangażowanie się w radach dzielnic. I w tym sensie oczywiście tą rolę odgrywają doskonale. Ale ja nie zapomnę, znaczy jest pewna sprzeczność, jak gdyby z definicji wynikająca w tej naszych aktywnościach, które robimy. Ja nigdy nie zapomnę, jak odbywały się pierwsze spotkania, takie partycypacyjne, w ramach pierwszych programów kilka lat temu, i pamiętam, że radni dzielnicowi byli tym zachwyceni. Wreszcie takie spotkania będą się odbywać, wreszcie będziemy zapraszali ludzi, wreszcie ci ludzie nas poznają, no będzie to doskonałe. Natomiast postawa radnych miejskich była fatalna. Mówicie, po co? No to po cholerę nas ludzie wybierali. To nas ludzie wybierali i my nie mamy decydować, tylko będą jacyś tam nawiedzeni mieszkańcy z radnymi dzielnicowymi. Sytuacja diametralnie się zmieniła, gdy rozpoczęła się wielka debata o budżecie partycypacyjnym. Otóż wtedy radni miejscy powiedzieli, kapitalna idea, no niech tak będzie. Zdarzali się radni dzielnicowi, którzy mówili, no nie wiem, czy budżety obywatelskie, mamy pieniądze z rezerwy celowej, może nam należałoby podnieść troszkę więcej środków z tej rezerwy, a mniej dawać je w budżecie obywatelskim. Krótko mówiąc, konkluzja tego, co mówię, jest taka, że zgodziłbym się z Panią, bo zarówno Wasza organizacja, czyli zarówno Stańczyk, jak i Fundacja Wolności, no, robicie to, co jest potrzebne, tak? Czyli no, po prostu funkcję strażniczą w stosunku z jednej strony do miasta, z drugiej strony do rad dzielnic. I jeżeli rzeczywiście, na pewno czeka nas również w Lublinie taka szersza debata na temat tego, jak ten Lublin obywatelski powinien wyglądać i jednym z elementów powinno być ustalenie pewnych proporcji między budżetem partycypacyjnym, inicjatywą lokalną, a pieniędzmi z rezerwy celowej. Być może ciekawym do rozważenia, bardzo jestem ciekawy opinii Państwa jako radnych dzielnicowych, jest na przykład pytanie o to, czy część pieniędzy budżetu obywatelskiego nie powinna się budżetem ogólnomiejskim, tylko tak jak jest to w Krakowie, na przykład w ramach pieniędzy, czy jak gdyby na podstawie decyzji rad dzielnic, to jest pytanie. No i w ogóle generalne pytanie, jak ten model, bo jestem przeciwny rozważaniu nowego modelu rad dzielnic w oderwaniu od innych narzędzi partycypacyjnych, z którymi w mieście mamy do czynienia. Tak? To jest taki jak gdyby kluczowy postulat. Jeśli rozważać zmiany, no to jednak szeroko. A chyba w Lublinie, nie robię żadnych badań, bo widzę to jakby wzrost, tak? Utożsamianie się z radnymi dzielnicowymi jest wysokie. Tak? Ludzie niezwykle ich cenią, a z drugiej strony mamy wielokrotnie mniejszą frekwencję u was, tak? Gdzie
badania pokazują, że to utożsamianie się jest trochę mniejsze, tak? No to jest też ciekawe zjawisko socjologiczne. Z drugiej strony oczywiście przeciętny Polak, podobnie przeciętny Włoch czy Grek, nie ma zielonego pojęcia, czym się zajmuje gmina, czy powiat, czy województwo, tak? W tym również ma niewielką identyfikację z dzielnicą. A oczywiście edukacja jest tu kluczową rzeczą. Jak analizowałem podręcznik i lekcje mojej 16-letniej córki w liceum, jak zobaczyłem, czego ona się uczy na WOS-ie z zakresu wiedzy obywatelskiej, muszę Państwu powiedzieć, że byłem absolutnie przerażony. Takie 16-letnie dzieciowinki, tak, uczyły się, można powiedzieć, mamy gminę, powiat i województwo. W gminie mamy, wybieramy wójta, burmistrza, prezydenta w wyborach bezpośrednich radnych, tak i tak. W powiecie jest tak i tak. W województwie jest takie 16-letnie dziecko, dla którego jest to totalną abstrakcją, tak, wchłania w siebie monstrualną ilość wiedzy. A może czasem powiedzieć, że po cholera to dziecko, może doczyta to później. Może warto na przykład taką lekcję poświęcić na to, żeby ściągnąć ze strony, a może być jakąkolwiek kartę informacyjną i wypełnić. A może po prostu wypełnić formularz budżetu obywatelskiego. A może po prostu przeanalizować zakres działania Rady Dzielnic i zrobić dla dzieci takie małe ćwiczonko, prawda, co, w jakiej sprawie z twojego otoczenia mógłbyś pójść, a o tym porozmawiać, tak? Jeżeli decydujemy się, zarówno w Krakowie, jak i w Lublinie, że obniżamy wiek ludzi, którzy mogą, czy młodzieży, która może głosować w budżecie obywatelskim do 16 lat, żeby ten element edukacyjny zwiększać, no to może też należy, jeżeli mówimy o debacie ogólnokrakowskiej czy ogólnolubelskiej o nowym modelu, to być może właśnie pierwszym elementem powinna być taka możliwie najszersza edukacja już od gimnazjum. Znaczy nie w gimnazjum, nie będziemy uczyli o szczegółowych kompetencjach, ale już system zabaw czy ćwiczeń może do takiej edukacji się przyczynić. Także reasumując, kluczem rozpoczęcia nowej debaty na temat obywatelskiego czy Krakowa czy Lublina jest połączenie wszystkich instrumentów partycypacyjnych, a nie ograniczenie się tylko do nowych kompetencji rad dzielnic, prawda? Choć one są kluczowe. Natomiast rzeczywiście ta kwota, którą macie w stosunku do naszej rezerwy celowej, jest dosyć imponująca. To nie ukrywam, tak? To robi wrażenie. Bardzo dziękuję. Dają pewne wyobrażenie, dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, bo uwaga z tej adresy, właśnie jakby, gdzie jest Kraków, gdzie jest Lublin, mogą sobie Państwo rzucić okiem. Powrót, korzystam teraz z uprzejmości. Ale właśnie większość mieszkańców dzielnicy. Tak, w mieszkańców. W średnio w dzielnicach jest mieszkańców. Średnio w Kraków ponad 40 tysięcy mieszkańców, Lublin około 13 chyba. Aczkolwiek niestety znam wiele przykładów radnych dzielnicowych, którzy przychodzą do tej dzielnicy tylko dla pieniędzy. W Krakowie radny podstawowy, który nie pełni żadnej funkcji, co najwyżej zastępca przewodniczącego komisji, ale za to nie ma gratyfikacji, może maksymalną dietę osiągnąć 434 zł miesięcznie. Przewodniczący komisji 567 tysięcy, członek zarządu 567 zł. Te tysiące z planszy się zmieniły. Członek zarządu, i tutaj członek zarządu bierze już stałą dietę, 662 zł. Zastępca przewodniczącego około 1300, przewodniczący 2650 minus podatek od nadwyżki tam powyżej 200, tak? I jeszcze wyjaśnię, dlaczego... U nas jest tylko przewodniczący.
przewodniczący jest. Zarządu 1800 ileś, bo za mnie wszyscy tak. I to się musi zmienić w najbliższym bardzo czasie. Ważne jest, że członek zarządu u nas i moim zdaniem to jest wada, ale tak jest, a mianowicie członek zarządu bez względu na to, czy pracuje, czy nie bierze 2662. No ale okej, to też jest rolą radnych w razie czego takiego członka zarządu odwołać i samego przewodniczącego też, bo mieć członka zarządu, który nie pracuje, nie jest wygodne. Ale dlaczego mówię o tych wiekach przewodniczących komisji radnych, że to są maksymalne? Ponieważ to jest maksymalna pod warunkiem, że uczestniczy w każdej sesji, uczestniczy w każdej komisji, do której się zapisał, ale musi być zapisany do minimum dwóch komisji, i bierze tak tą płatną delegację. To jest maksymalnie. Jeśli nie weźmie delegacji, to ma mniej. Jeśli w czymś nie uczestniczy, to mu się oblicza. Czasem bywa, że radny bierze tylko 150 zł. Mnie się nie zdarzyło za 5 lat, żeby radny wziął 0. Chociaż raz, przepraszam, w szpitalu był i faktycznie wtedy brał 0 zł za okres. Wyszło mu coś prawie 2 miesiące, żeby był w szpitalu. Stąd jest jakby ta motywacja. I oczywiście trzeba pamiętać, o co ta dieta jest, bo to jest chyba kluczowa sprawa. Wielu radnym się wydaje, że to jest pensja. To nie jest pensja i o tym trzeba pamiętać. Dlatego, że jak radni do mnie przychodzą, bo mamy na przykład strefę płatnego parkowania, tam gdzie siedziba dzielnicy i chcieliby jeszcze za darmo parkować. Ja mówię, przepraszam, masz dietę, a przyjadę do dzielnicy, wydzwonię trochę do południa. Możesz, telefon jest do twojej dyspozycji, ale masz komórkę, możesz zadzwonić, bo masz, po to masz dietę, tak? Więc to u nas przewodniczący zarządu jeszcze mają nieduże komórki. To u nas, przyznaję się szczerze, nie wiem jak jest, ja używam prywatną, uważam, że to powiesz na to życie, ale wiem, że jakaś w dzielnicy służbowa leży, natomiast to jest taki model, którego ja już chyba nie potrafię odtworzyć. Proszę Państwa, to na pewno jest silna motywacja i o tym też się w Krakowie mówi w różnym aspekcie, bo tak jak kiedyś mieliśmy prawie 2% budżetu miasta, to te wydatki na radnych jakby procentowo były niższe. Teraz przy tym, że mamy poniżej 1% budżetu miasta oddane do dyspozycji, to jakby te diety wydają się rażąco wysokie, tak? I stąd też na ten, to też trzeba pilnować. Ja bym chciał tutaj o budżecie obywatelskim, jeśli można jeszcze słowo. Bo mnie się wydaje, że cały czas w budżetach obywatelskich, u nas też jest 16 lat, pani pokręciła głową i dlatego chcę się odnieść. Ja sam zasiadam w Radzie Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa od początku, jak zaczął ten budżet istnieć. A wcześniej, rok wcześniej robiłem właśnie z pracownią obywatelską pilotażowy budżet obywatelski w trzech dzielnicach to robiliśmy. Proszę Państwa, dlaczego 16 lat warto? Dlaczego warto, żeby to był mieszkaniec, a nie zameldowany? Bo niektórzy jeszcze mają tendencję do tego, żeby to meldować. U nas mówimy o jednoznacznie o tym, dlatego że my budżetem obywatelskim chcemy wprowadzać elementy obywatelskie. Chcemy, żeby student po studiach, w czasie studiów już czuł się związany z Krakowem. Tak jest, choćby przez te cudzoziemcy i tak dalej. A 16-latkowie, no tu pan piękną rzecz powiedział. Jeżeli nie zachęcimy tych młodych ludzi właśnie w tym wieku do tych takich proobywatelskich działań, do partycypacji, no to jak już potem nam się zestarzają, to może być za późno. Czym starsi jesteśmy, tym trudniej nam akceptować ten w ogóle ten sposób myślenia partycypacyjny. Ja mam poczucie, że tu mówimy o tym, że debatować o dzielnica. Tak, ale nieustająco. A dlaczego? Bo powinniśmy cały czas zmieniać w wyniku procesu właśnie zwiększanie roli obywatela w tym, na co idą nasze wspólne środki finansowe. No tak mi się wydaje, że to jest podstawa. Więc ja bym na przykład widział, właśnie strasznie cieszę z tego forum przyszłości dzielnic. Sam przy tym pracuję, chociaż to nie jest tak, że wszyscy radni się cieszą. Nie, połowa patrzy na to jak na jeża mniej więcej, tak? Do rąk nie wezmą jeszcze. Ale szanowni Państwo, jeżeli utracimy tą proobywatelskość samorządów w Polsce, to stracimy samorządy w przyszłości. Dlatego, że one faktycznie tracą na znaczeniu przez te 25 lat. Właśnie dlatego, że się obywatele odsunęli lub my ich odsunęliśmy od siebie. Nieważne jak to zdiagnozujemy. Stąd ja się cieszę z tego wyniku. Tylko, że tutaj pani Ania nie pokazuje innej rzeczy, porównania do zachodniej Europy. Bo tu niestety, szanowni Państwo, nawet lepiej się nie porównuje. Jest po prostu wstyd. Jesteśmy bardzo, bardzo daleko za zachodnią Europą. Co ciekawe, ja też mam sposobne ze studentami zajęcia w zakresie samorządu.
samorządy na uczelni, zauważyłem prawidłowość, że w krajach długofalowej demokracji ten ruch oddolny jest tym większy, im niższy szczebel samorządu, im niższy szczebel władzy. Więc właśnie w tych samorządach, w tych ruchach oddolnych, społecznych, frekwencja jest najwyższa, no bo przecież każdy najbardziej jest zainteresowany tym, co go bezpośrednio otacza. Czym wyżej, tym frekwencja niższa. I to jest i w Stanach Zjednoczonych, i w większości demokracji Europy Zachodniej. Tak naturalnie, w naturalny sposób przeszliśmy do dyskusji. Zachęcam, pani Adzia już się zgłasza do zadawania pytań, szczególnie do korzystania z tego, że mam gości z Krakowa i mogę im popytać o różne sprawy. Pytania i jakie przemyślenia. Ja tylko dodam, że była radną, dwie kadencje, ale zanim byłam radną, to tworzyłam radę dzielnic, angażowałam się wcześniej jeszcze w komitety społeczne, kiedy w ogóle przed 89 rokiem, także znam to od podszewki. I powiem tak, w Lublinie Rady Dzielnic w zeszłym roku jedna z pierwszych obchodziła 20-lecie, czyli pierwsze Rady Dzielnic w Lublinie w tej chwili mają 21 lat. Co chcę powiedzieć? To, co pan powiedział, jest bardzo cenne i cieszy mnie, że państwo próbują dyskutować, tworzyć jakieś koalicje, by zmienić usytuowanie i uprawnienia rad dzielnic. Ja powiem krótko. Bardzo mi się podoba sytuacja dotycząca środków i podziału. To nie mamy pieniędzy. Ja tylko dodam. Było takie spotkanie z przewodniczącymi rad i zarządów i taki wniosek padł. I myśmy mówili, że to musi przejść do dzielnic, bo my na dole, mieszkańcy na dole wiedzą najbardziej, jakie inwestycje są potrzebne, jakie wnioski składać. Żeby ten budżet był obywatelski, to można, tak jak pan mówi, tak mówiłam, pan był i zapewne przypomina sobie, żeby były ogólnomiejskie określona pula, nie bardzo wielka i broń Boże nie miękkie. U nas niestety są miękkie. I to niemałe pieniądze, niemałe. Natomiast obywatelski to znaczy, jest określona suma na dzielnicę i wtedy mieszkańcy składają projekty inwestycyjne, czy prawda, miękkie, i mieszkańcy głosują. Wiedzą, ile mają tych pieniążków i ten udział i obywatelski polega na tym, że to oni decydują. Oni składają wnioski w wyniku głosowania. Na razie nie ma takiej sytuacji w Lublinie. Myślę, że po trzecim budżecie, to trzecia edycja będzie, to się będzie musiało zmienić. Ja osobiście sam zrobię wszystko, żeby tak się stało. Myślę, że większość rad, bo taki był głos, również weźmie w tym udział. Ale idąc konkretnie. Macie państwo bardzo duże uprawnienia. Oczywiście rozumiem, że to wszystko jest forma opinii, że to nie są decyzje. My również mamy zapisanych dość dużo uprawnień, tylko jest gorzej w Lublinie jakby z realizacją. My wydajemy opinie tylko później, jakie są efekty, ale to jest sprawa jakby u nas wewnętrzna. Natomiast chciałam kilka pytań zadać. U nas na przykład w którymś momencie zmieniono statut. Uważałam, że to bardzo zły zapis i teraz rozpoczęto pracę, bo nas zapytano, ale to już ponad pół roku i na razie nic się nie dzieje, o tym, iż radny nie może być członkiem rady dzielnicy. To jest bardzo zły zapis. U państwa nie ma łączenia. A ja uzasadnię, dlaczego zły. Jest. To jest bardzo dobre, bo proszę państwa, ja państwu powiem, ja akurat nie funkcjonuję w okręgu wyborczym, w którym są cztery rady, tak w większości jest. I jest okręg, w którym jest ponad 60 tysięcy mieszkańców. I proszę państwa, może być tak i tak jest, że wszyscy radni mogą mieszkać w jednym wielkim bloku, bo są na stanie. I jaka to jest bezpośrednia reprezentacja?
Oni nawet nie wiedzą, gdzie ta, co państwo mówią, dokładnie leży ulica, małe osiedle. Natomiast my mamy taką ordynację Rady Dzielnic, że jesteśmy dzieleni na okręgi. I czyli przedstawicielstwo w miarę jest zabezpieczone. W miarę, prawda, że jest 2, 3, 4 obwody i są pewne ulice, jest to przedstawicielstwo. To, że rady dzielnic bezwzględnie są konieczne i potrzebne, myślę, że to nie podlega dyskusji, bo dzielnicowi, radni dzielnicowi są najbliżej mieszkańców. Są codziennie na tych ulicach z mieszkańcami, na przystanku, w drodze do kościoła, w sklepie, w danej dzielnicy. I to jest bardzo cenne. I często mieszkańcy, tak jak pan mówi, kilka lat temu jeszcze tak nie było, a teraz przychodzą, mają ogromne pretensje do nas. Nie rozumieją, nie wiedzą, że my wiele rzeczy nie możemy, że tylko opiniujemy. A dlaczego to nie zrobione, czy tamto, prawda? Więc dlatego też zgadzam się z tym, że funkcje, role rad powinny być zmienione, ale ustawowo. Ja bardzo dużo czytałam i czytam rada. Były próby, zapewne państwo wiedzą, pani może szczególnie, w wydawnictwie, jakim jest Wspólnota, profesor Kulesza wówczas zajmował się, były próby zmiany statutu, by w ustawie o samorządzie gminnym zapisać pewne z góry uprawnienia, bo teraz tak naprawdę rada może nie powołać, bo może jest, ale nie musi. No, ale mogłoby być inaczej, prawda? Właśnie, to może tutaj zadamy pytanie, to pani poruszyła. Żeby jest to rozmowa, czy żeby zwiększyć kompetencje rad dzielnic, trzeba zmienić ustawy? Czy da się to na poziomie samorządu? Niektóre w mojej ocenie kompetencje winny być zapisane, na przykład, że przewodniczący rady i zarządu, przynajmniej, czy zarządu, ma prawo zabierać głos. W niektórych statutach miast jest, ale na przykład u nas w Radzie nie. I kolega radny, ja sama będąc radną, że jeśli się rada nie sprzeciwi, co to oznacza? Dla każdego prawnika musi wyrazić zgodę, bo może być nie. Prawda? Więc my jako przewodniczący rad czy zarządów nie mamy prawa głosu zapisanego w statucie. Nie? Więc o czym tu już była wzmianeczka. Problem polityki w radach dzielnic istnieje, ciekawa jestem, jak jest w Krakowie, bo niestety w Lublinie to widać. A to no, się zadziała. Mówimy o polityce partyjnej, czy o polityce... Tak, partyjnej. Ale ja tylko mówię, że one się przeniosły, jeszcze dwie kadencje do temu nie było. W tej chwili polityka przeniosła się do rad dzielnic i to jest bardzo, ja bardzo lubię niepotrzebne. Ja bardzo lubię ten spór, szczególnie z panią Anią i w ogóle z reprezentantami trzeciego sektora. Powiem dlaczego. Znaczy, ja osobiście, to jest moje zdanie, nie mogę się wypowiadać za radnych dzielnicowych, chociaż też pamiętajmy, nie jesteśmy radnymi, tylko członkami rady. To też, ja też upraszczam, żeby nikt za słowo mi nie łapał. Szanowni Państwo, mnie się wydaje, że ja bardzo często słyszę odpolitycznić dzielnicę. Tylko nikt nie potrafi powiedzieć, co to oznacza tak naprawdę w praktyce. I teraz, szanowni państwo, dlaczego tylu członków partii jest w dzielnicach? No dlatego, że członkowie partii są to osoby, które chcą coś robić. Nieważne, jakie mamy na nich zdanie. Oni chcą uczestniczyć w życiu samorządowym, społecznym. I jeżeli ktoś już jest członkiem partii, to znaczy, że jest bardziej aktywny niż obywatel, który nie należy do żadnej organizacji trzeciego sektora czy coś. Nie oczekujmy od członków partii, że zrezygnują z funkcji samorządowej. Ale ja nie mówię, to w takiej sytuacji, co to znaczy odpolitycznić. Ja nie będę obiektywny, bo oczywiście jestem członkiem partii również, chociaż nie ukrywam, że najpierw zostałem samorządowcem, a potem wstąpiłem do partii, więc różnica trochę. I wstąpiłem naprawdę bardzo świadomie, na zasadzie zainteresowania się polityką. Ja sądzę, proszę panią, że to jest tak. My powinniśmy tylko pilnować tego, aby członkowie partii decyzjami wewnątrzpartyjnymi nie decydowali o tym, co się dzieje w samorządzie. Ja nie wiem, jak coś takiego zapisać, bo nie mam pojęcia, ale nie ma innej możliwości zatrzymania. Ja osobiście, to już ostatnie zdanie,
nawołuję wszystkich moich radnych, aby wstępowali do partii, jakich chcą. Ponieważ wtedy nie ma zarzutów o to, że ktoś jest w partii, ktoś nie. I powiem więcej. Moje doświadczenie ze Zwierzyńca pokazuje mi, że największą i najgorszą politykę uprawiają radni tak zwani bezpartyjni. Bo oni wcale nie uprawiają, nie jest tak, że nie uprawiają polityki. Oni ją uprawiają albo w imieniu księdza proboszcza, albo w imieniu klubu seniora, albo w imieniu innej organizacji, ale cały czas uprawiają politykę. Stąd nie bałbym się członków partii w samorządzie. Ale ja nie powiedziałam, że politykę rozumiem przez udział członków partii. Bo każdy z nas ma prawo i on chce tylko, żeby jakby polityka w ogóle się przeniosła, że rady są w jakiś sposób tak prawda, no, wykorzystywane politycznie w różny sposób. O to mi chodzi. Co kiedyś nie miało miejsca, nikt nie patrzył. Natomiast dzisiaj i to trochę paralizuje. Mało tego, na przykład w Lubelskich Radach Komitet to skłóca niektóre rady, o czym wszyscy wiemy, prawda? Bo są podziały jakieś polityczne, niekoniecznie członkowie rady są członkami partii, ja w ogóle to pomijam. Tak. Bo legitymacji nikt nie sprawdza i nie pytamy. Sprawa następna. To może dajmy jeszcze, możemy to skończyć i wtedy zaczniemy następną. Pani pozwoli odnieść się do pani słów. Jeszcze jedno tylko dwa, trzy zdanie i już kończę. Aha. Tylko żeby Państwo zapamiętali do tych urzędów. No właśnie, bo może przejdziemy dalej. Spokojnie, chwilę do oddechu. Poza tym może jeszcze inni Państwo no bardzo żeby proszę. Jedna osoba z no, może odpowiedzieć. Jeszcze odpowiedzieć. Ja bym się chciała odnieść do słów Pani na temat połączenia mandatu radnego miasta i radnego dzielnicowego. Tak jak mówiłam, właśnie jest problem między tą komunikacją, znaczy z tą komunikacją między radą miasta i radą dzielnicy. I w bardzo wielu dzielnicach wydaje mi się, że on odpowie spokojnie, że we wszystkich jest taki żal ze strony rady dzielnicowej, że radni miasta nie pojawiają się na sesji. Nawet jest taki powtarzany co miesiąc smutek, ponieważ w porządku obrad jest taki punkt na początku po przyjęciu protokołu, tam nie wiem, wypowiedź tego miasta, coś takiego, i ten punkt się odczytuje, następuje cisza, przewodniczący się rozmawia, czy przewodnicząca, nie ma. Radni miasta mają możliwość przyjść na sesję, mogą zabierać głos, ale oni nie przychodzą. I to jest z jednej strony, czyli radni miasta, którzy nie są radni dzielnicy, ale niestety nie sprawują tej opieki i nie mają kontaktu z tymi radnymi dzielnicami, którzy, tak jak pani powiedziała, są najbliżej, widzą, rozmawiają z mieszkańcami, nie ma tej komunikacji. A druga rzecz, znaczy obserwacja wynika, że radni miasta, którzy są jednocześnie radnymi dzielnicy, często zaniedbują swoje obowiązki radnego dzielnicy. Nie pojawiają się na sesjach, nie ma ich. Są w mieście, reprezentują, mam nadzieję, interesy dzielnicy w mieście. Właściwie powiedziałam, że mam nadzieję i się zapachałam, bo jeżeli one są radne miasta, to już powinni reprezentować interesy miasta, nie dzielnicy. Więc no, reprezentują interesy Krakowa w Radzie Miasta, ale w dzielnicy jakoś ich nie widać. Te obowiązki okazują się zbyt przytłaczające. Więc ja osobiście jestem raczej za rozłączeniem tych mandatów. Przechodząc do kwestii polityki, no, przypuszczam, że ja nie miałam do czynienia z tymi czasami, do których pani się odnosi, natomiast na tyle, na ile ja rozumiem pojęcie polityki, czyli zdobywania, sprawowania władzy, no to jest to prawo człowieka do brania współodpowiedzialności za swoje państwo. I to jest coś pięknego, polityka, to nie jest złe. Zdaję sobie sprawę z tego, że u nas no, zaufanie do partii jest niskie, zaufanie do polityków jest niskie, ale przecież kiedy my przychodzimy na spotkania konsultacyjne i mówimy, co byśmy chcieli na naszym osiedlu, to my też wtedy reprezentujemy jakąś grupę interesów, która walczy o władzę. Nigdy tego tak nie nazwiemy, ale przecież o to chodzi. Kiedy mówimy, że naród jest suwerenem, to chodzi o to, że ten naród sprawuje władzę. Więc odpolitycznienie, no to jest takie hasło, rozumiem, że chodzi o to, żeby działać na dobre, żeby nie realizować swojego partykularnego interesu, kierować się merytoryką i dobrem wspólnym, ale chyba musimy jakieś nowe słowa na to sobie wymyślić, dlatego że powtarzanie ciągle tego hasła odpolitycznić powoduje, że zamykamy się w tym schemacie, że polityka jest zła, brudna,
Nie, chyba nie w tym temacie, że jakby powoduje podziały, że tak wchodzenie jakby musi. No, tak, jakbyśmy chcieli być tak w 100% precyzyjni, to pewnie by trzeba było powiedzieć nie od politycznie, tylko od partii. I dalej powiedzmy. A przynależność do partii nie jest niczym złym czy zdrożnym. Natomiast nie jest dobrze, jak interesy partyjne pojawiają się już na szczeblu Rady Dzielnicy, bo siłą rzeczy muszą już być na szczeblu 400 tysięcy czy 800 tysięcy miast. Tego my nie przebaczymy, ale jeżeli są już na terenie jednej z 27 w Lublinie czy jednej z 18 w Krakowie, to wtedy pewnie nie jest dobrze, czyli nie mówimy o odpolitycznie, tylko od partii. No ja też chciałabym się odnieść do odpartyjnienia. Możemy przejść dalej bardziej do kompetencji, bo to polityka jest czymś ciekawym, ale jest tutaj dużo osób, które są za dzielnic, na przykład wzmocnienie kompetencji rad dzielnic, szczególnie kiedy tutaj widzę osoby, które są, aktywnie działają, wydaje mi się czymś bardziej ciekawym. Tym bardziej, że tematycznie się mimo, że grona na to i dyskusjami była ciekawa. A właśnie, jeżeli mogę, przepraszam, bo sam sobie, panie przewodniczący, patrzę na pana, dziękuję, przerywam pan, także wracając do tego, bo widzę i członków zarządu, i przewodniczących radzielnic tutaj, i Wodę widzę, i tutaj za cukrownią widzę osoby, z którymi mieliśmy okazję też się spotykać. I pytanie, jak wygląda w Krakowie, między porównaniem, nie macie państwo to porównanie, kompetencje są podobne i w Krakowie, i u nas, czy w Krakowie Rady Dzielnic jednak mocniejsze są? I co zrobić, żeby jednak, patrzę tutaj na pana radnego, czy mamy jako mieszkańcy głos za, czy ta wizja wzmocnienia Rad Dzielnic w stosunku do naszego miasta? Jest szansa na to, żeby to zrobić? Bo chodząc po Radach Dzielnic ostatnio jako... Przepraszam, nie przedstawiłem się, Bartek Czerwicki, część z państwa mnie zna, dobryurzędnik.pl, ale też i wolontariusz Fundacji Wolności. Koledzy z Fundacji Wolności mnie zaprosili. I ostatnio pojawiam się na Radach Dzielnicy, bo nagrywamy rzeczywiście te Rady Dzielnicy, te spotkania. I mówiąc, że monitorujemy, ale i też chcemy mówić, czy rozpocząć dyskusję o wzmocnieniu tych Rad Dzielnic, nie wierzą mieszkańcy w to. I teraz pytanie, czy rzeczywiście jest szansa? No nie, no rzucone w eter, no chodzi o dyskusję. Ale bardzo proszę, czy jeżeli chodzi o Lublin, to wypowiem się w ciemności, natomiast co do Krakowa, nie jestem kompetentny, ale skoro już zabrałem głos, pozwólcie państwo na słowa, bo oczywiście, że trzeba wzmocnić kompetencje rad dzielnic i moja obecność tutaj świadczy o tym, że w tym kierunku chciałbym działać i uważam, że to jest warunek jako sine qua non samorządu. Bo kto lepiej niż radny dzielnicowy zna problemy lokalnej społeczności, ale to jest pewien truizm, który powtarzam, to każdy z nas wie i rozumie. Tylko pytanie nie powinno kierunkować się czy, tylko jak? Jak? I myślę, że tutaj powinna się na ten temat odbyć szersza dyskusja, bo z całą pewnością powinno to pójść w kontekście, ja to użyłem słowa budżetowym, ale oczywiście rezerwy celowe, która jest za mała, proszę państwa, no bo tak na dobrą sprawę to jest mikroskopijna kwota. Budżet gminy, jak już powiedzieliśmy, to jest 1,680 mln złotych. No to zobaczcie państwo, jaką drobnicę stanowi ten, no w cudzysłowie, budżet, ta rezerwa celowa, którą państwo dysponujecie i co za to można zrobić. To chcielibyście państwo góry przenosić, a wy nie zrobicie wiele, no bo możecie ulicę wybudować, dwa place zabaw, to też już powiedziałem. To na pewno tak. Co jeszcze? No ja myślę, że nikt lepiej niż członkowie rad dzielnic nie znają kierunku działań i nie mają, nikt lepiej niż państwo nie wie, jaki kierunek należy przyjąć. Dlatego to ja znam do tego, żeby posłuchać i przenieść to na grunt Rady Miasta. Zarazić tym, jeśli tak mogę brzydko kolokwialnie mówić, pana prezydenta, ale uważam, że w kontekście Rady Miasta to nie będzie zadanie łatwe. Bo wielu radnych, proszę państwa, niestety myśli archaicznymi kategoriami. I niestety Bartek Młotek, jednak nie przystoi go uwypuklać tutaj nieco mocniej. Ale skoro nas wybrali, to po co ci, których mamy pod sobą, prawda? Co niektórzy tak formułują, może nawet niewyraźnie artykułując tę stronę werbalną, tak, ale to jednak pada mimochodem między słowami, to się czuje. Są oczywiście samorządowcy z pełnego formatu i z prawdziwego zdarzenia i przykład
przykład pani radna, czy może przede wszystkim pani radna Jadwiga ma z panami ostatnio wiele lat, mogła nie powiedzieć, taką osobą jest wielu z państwa. I ją znam najlepiej i wiem, jak ciężko pracowała nad tworzeniem rad dzielnic, ile jej to lat i energii zajęło. Ale proszę państwa, to mimo wszystko wraz chyba z tym nurtem pokoleniowym się wyklucza. Nie wiem, czy to jest związane, proszę państwa, z taką, no, bądź co bądź już dzisiaj, sferą nonszalancji w zakresie młodego pokolenia, że nieważne co tam w dzielnicach, ważne, że jak my mamy tutaj robić jakąś tam politykę, samorząd to robi, ma tam na dole, to się będzie działo własnym losem. Czy to wynika, proszę państwa, z tego, że faktycznie jest za mało wiedzy na temat samorządu w ogóle, czy jednostek pomocniczych, czy w ogóle rad gmin, powiatów, województw? To wszystko, proszę państwa, pokutuje niestety. Zapytajcie przeciętnego młodego człowieka, czym jest rada gminy. Myślę, że jeden na stu jest cokolwiek w stanie powiedzieć, cokolwiek. Takie są moje trochę przykre doświadczenia, widzę to na żywym organizmie pracuję. Ja może powiem tak, dzielnice w Krakowie mają 25 lat. Zmiany statutów już były 2-3 razy, z czego ostatnia zmiana jest właśnie tym, o co pan pytał, czyli kolejnym krokiem w kierunku wzmocnienia dzielnic i zwiększenia ich kompetencji. I powiem państwu, że była próba silna w tym statucie i ona ma naprawdę swoje jakby podstawy, a mianowicie potraktowania tego zgodnie z orzeczeniami wojewódzkich sądów administracyjnych, są bodajże dwa takie orzeczenia odnośnie przekazywania kompetencji jednostkom pomocniczym. Krótko mówiąc, orzeczenie sądu jest jasne. Jeśli miasto, w rozumieniu Rada Miasta, przekazuje kompetencje dzielnicy, to powinna to być wyłączna kompetencja dzielnicy. I my o to już w tym statucie zadbaliśmy, ale nie udało się, nie ukrywam, ponieważ w praktyce jeszcze z kolei dyrektorzy jednostek miejskich nie mogą się pogodzić z tym, że jak na przykład dzielnica ma na liście ulice do remontu, to tylko my je remontujemy i nikt więcej. I to jest to, o co powinniśmy walczyć w pierwszej kolejności. A powiem panu dlaczego. Bo jeśli mieszkańcy będą znali te wyłączne kompetencje dzielnicy, to będą wiedzieć, że tylko w dzielnicy będą wnioskować na przykład o remont konkretnej ulicy, tak? Nie będą musieli pisać do zarządcy drogi, lobbować u pana prezydenta, u pan prezydent i zarządca drogi i Rada Miasta swoją uchwałą nie będzie mogła skierować pieniędzy na ten cel. I to tylko chodzi o to, żeby utrzymać, znaczy wywalczyć to, co de facto się już stało. Tylko jeszcze się nie chcemy z tym pogodzić. No młyny mielą zawsze długo, no trzeba pamiętać o tym. I to się już dzieje. My powoli, powoli to zmieniamy. Czyli jeszcze raz, przede wszystkim zrozumienie, co to znaczy powierzyć kompetencje. Jeśli w Polsce, bo to mówimy o całej Polsce, to nie chodzi tylko o Kraków czy Lublin, prawda? Jeżeli Rada Miasta zrozumie, że powierzając kompetencje dzielnicy niejako zrzeka się tej kompetencji, to będzie wielki, milowy krok, jeśli chodzi o wzmocnienie dzielnic. Od tego bym zaczął walczyć. A jeśli chodzi o sam w ogóle krakowski model, model krakowski jest wzorowany w ogóle na samorządzie wiedeńskim. To jest model wiedeński de facto. I żeby państwo też zrozumieli, 25 lat temu same komitety obywatelskie jednym głosem zaledwie radni miejscy powołali w większości jednym głosem dzielnicę. Czyli też nie było wiele łatwiej. I nadal jest trudno, ponieważ nadal jest to postrzeganie, że władza, reprezentant władzy to jest władza. Mnie się wydaje, że demokracja skręca w kierunku partycypacji. Czuję to. I czas się do tego dopasować. Nie czekajmy i pracujmy. Więc myślę, że od tego bym zaczął również w Lublinie. Władza, ale jako konkurencję działać dzielnicowi. To znaczy? Bo nie. No. A tak? Ja powiem, szanowni państwo, my mamy coś takiego jak nieformalny konwent przewodniczący. Kiedyś był, dzisiaj go nie ma, pan prezydent go nie powołał. No więc zrobił to przewodniczący Rady Miasta, ale na zasadzie nieformalnej. My wszyscy przewodniczący spotykamy się co najmniej raz na półtorej miesiąca, raz na dwa miesiące, omawiamy wspólne problemy. Natomiast konwent przewodniczących to też jest ważna rzecz, może to jest jakaś podpowiedź też dla państwa, aby zwołać samemu, spotykać się, debatować. No zbyt kiedyś, ale teraz właśnie, no,
I teraz... niewpisana polityka. Nie wiem, czy u Państwa przed Radą Miasta istnieje panel dyrektorów. U nas istnieje coś takiego jak panel dyrektorów wszystkich jednostek miejskich przed posiedzeniem Rady Miasta, na który również mogą przychodzić przewodniczący dzielnic. Gdzie się załatwia najwięcej rzeczy, bo tam jest, że tam mamy wszystkich w jednym miejscu, gdzie można rozmawiać. Tak, ja nie muszę jeździć do dyrektora zarządu drogi, zarządu sportowego, tego też jeżdżę, wiadomo, ale mam ich w ciągu godziny naraz, wszystkich. Ja mam ile rzeczy od konserwatora miejskiego począwszy i tak dalej. I teraz uwaga, co się stało przez ten pan dyrektor, na który nas zaproszono. Radni miejscy nas postrzegają jako konkurencję, ponieważ widzą w nas pewnego rodzaju szkółkę przyszłych radnych miejskich. To się dzieje, część przewodniczących, a nawet zwykłych radnych dzielnicowych, zostaje radnym miejskim i to jest oczywiste, tak? Natomiast ja uważam, że to też jest bardzo dobre, bo ja obserwuję radnych miejskich, którzy zostają pierwszy raz radnym, przecież on się pierwsze dwa lata uczy. A jeżeli już przyjdzie po doświadczeniach dzielnicy, no to też się uczy oczywiście, bo jest to inna troszkę praca, ale idzie mu dużo łatwiej. Więc ja myślę, że to jest taki naturalny też rozwój samorządowca. Analizy potrzeb w zakresie wydatków bieżących i majątkowych. Następnie podejmujemy do końca maja uchwałę typującą zadania, głównie te, które wymagamy pieniędzy, bo tam załóżmy koncertu muzycznego nie muszę, prawda, wyceniać. Następnie przekazujemy listę, ilość zadań. Jednostki miejskie w ciągu miesiąca wyceniają nam te zadania. Przekaz do dwukrotności pieniędzy, jakie przekażemy. Czyli jeśli przekażemy na remonty chodników milion, to możemy wskazać zadania na orientacyjnie do 2 milionów złotych. Oni nam poszczególne zadania wyceniają i następnie do końca lipca podejmujemy uchwały, które zadania realizujemy w przyszłym roku.
W związku z powyższym. Ale to z tych, przepraszam, pieniędzy, które mamy do dyspozycji. Cały czas mówię o pieniądzach, które mamy do dyspozycji. To są pieniądze budżetu miasta. I teraz dlaczego tak wcześnie? Dlatego, że pan prezydent przygotowuje projekt budżetu miasta na jesieni i Rada Miasta go uchwala. Więc my jakby przed projektem pana prezydenta, choć pan prezydent tutaj tylko zapisuje środki dla dzielnicy, ale inwestycyjne już muszę wyłączyć poszczególne zadania, a niektóre nawet wpisujemy do wieloletniej prognozy finansowej, czyli realizujemy je w trybie kilku lat. W związku z powyższym to jest odpowiedź jakby na to, co pani powiedziała. Nie ma decyzji, że ja przychodzę na panel dyrektorski i mimo, że jestem przewodniczącym i mam doświadczenie już kilku lat, sobie z dyrektorem ustalam, co sobie realizujemy. Nie. Ja z dyrektorem tylko wyjaśniam realizację już tych zadań, które uchwaliła Rada Miasta, Rada Dzielnicy. Bo po to tam idę. Ewentualnie zadania z zakresu Rady Miasta, które są na terenie mojej dzielnicy, też pilnuję, tak? Też staram się rozmawiać czy z panem prezydentem, czy z dyrektorem jednostki miejskiej, na jakim etapie, jak możemy pomóc, no, czy warto zaprotestować. To tak dla uśmiechu. To są te relacje, tak? Ale generalnie nie, my już konsultujemy to rok przed rokiem realizacji, de facto już konsultujemy z tymi dyrektorami i inspektorami, tak? A u nas, ja tylko dodam, jak jest u nas Rady Dzielnic, każda rada w statucie ma, nie mamy taką możliwość składania propozycji budżetowych. To są bardziej oczekiwania, jakie inwestycje widzimy na terenie dzielnicy i składamy w określonym terminie w statucie też procedurą, bo to wynika z procedury uchwalania budżetu ustawowego. Takie samo uprawnienie. Co roku składamy uchwały z prośbą jeszcze oprócz tego, że mamy swoje środki do dyspozycji o wprowadzenie do budżetu miasta. Te wszystkie większe inwestycje, na które nas nie stać. I tutaj oczywiście zaczyna się szeroko rozumiany lobbing z radnymi miejskimi i z panem prezydentem. Tak? Ale to jest naturalne. U nas jeszcze tu pan powiedział, to też jest ciekawe, aczkolwiek tu będzie ciężko w państwa przypadku przy takim sposobie finansowania. U nas na poziomie miasta również mieszkańcy mają prawo złożyć projekt uchwały i na poziomie dzielnicy również. Na poziomie dzielnicy zaledwie 50 podpisów mieszkańców wystarcza, aby złożyć projekt uchwały na posiedzenie Rady Dzielnicy. Dzielnica tu, a do miasta. Ale to nie musi być budżet, to może być każda forma uchwały. Nie musi być gminą, to może być również uchwała dotycząca zadania niewymagającego finansowania. Kto jeszcze chciał się odpowiedzieć? Panowie z oddzielnic? To może ja teraz popytam właśnie do oddzielnic. A jak jest ze spotkaniami pomiędzy państwem? W tej chwili. Panie Tomku, spotykacie się? Tu państw, tak? Przepraszam. No ja mogę coś powiedzieć, bo jestem w Radzie Dzielnicy od grudnia 1995 roku. Szerokie. W 2002 roku, jak były te wybory, rzeczywiście zawiązała się, był taki zespół skupiający przewodniczących rad dzielnic i rad zarządów. My spotkaliśmy się przynajmniej raz w miesiącu. To było przez dwie kadencje, coś takiego się utrzymywało. W pierwszej kadencji to nawet każdego miesiąca w gminnej radzie dzielnicy, w siedzibie rady dzielnicy były te spotkania. My poznawaliśmy, to były początki działalności, poznawaliśmy po prostu nawet problemy poszczególnych dzielnic, mimo że jestem z Szerokiego, no ale interesowało, bo przez to Lublin poznawaliśmy, przystępując do tej pracy społecznej. To nie była jakaś taka formalna, było grzecznościowe powiadomienie prezydenta na pewno, że zawiązało się takie porozumienie. Mieliśmy problemy, które poruszaliśmy wspólnymi pismami dyskutowaliśmy. Później próbowaliśmy jeszcze reaktywować już na takiej zasadzie, że od czasu do czasu gdzieś tam jest coś wspólnego i trzeba gdzieś wspólnie wystąpić. Ale właśnie partie weszły do rad dzielnic i skończyła się takiego rodzaju współpraca. Czyli dzisiaj państwo... Dzisiaj nie ma. To się nazywało porozumienie. Dwa zdania jeszcze mogę, bo gdzieś tam strasznie chciałem coś powiedzieć. Tak kolokwialnie, ukrajcie te partie. No. Proszę państwa,
No ja nie wierzę naprawdę w podziały partyjne na poziomie dzielnicy, jeżeli mądrze ugracie członków partii. Przecież ci ludzie tam idą po to, żeby walczyć o swoje sprawy. Więc ja, no ale walczcie z tym, dlatego że ja, my mamy, powiem pani tak, w Krakowie, bo tu są również krakowianie, największy problem, powiem państwu, gdzie jest u nas, jeśli chodzi o partię, nie. To jest kłótnia wewnątrz partii. Nie ma, powiem państwu, problemów w Krakowie pomiędzy partiami. One owszem, jest, ktoś zdobędzie większość, to rządzi tą dzielnicą i trzeba się z tym pogodzić. To jest demokracja też. Ale największe kłótnie są wewnątrzpartyjne. Czyli członkowie tej samej partii, z członkami tej samej partii się najbardziej kłócą u nas w Krakowie. I tu mamy problem. Aczkolwiek na 18 dzielnic, w tamtej kadencji mieliśmy problemy tylko z jedną dzielnicą, a w tej kadencji mamy problemy dalej z jedną, plus dwie, troszkę na innym polu problemy są. I w każdorazowo kłócą się członkowie tej samej partii. W związku z powyższym, warto z tego może też skorzystać i przyglądać się od tej strony. Nie wiem, jak... Ja się odniosę do wyłączenia funkcji radnego i rady miasta i dzielnicy. Uważam, że to jest bardzo dobre i pozytywne, bo w przypadku Lublina, Krakowa, 31 rady. I teraz sobie państwo wyobraźcie gminę, gdzie jest 8-9 tysięcy, tam jest 15. A 40 ileś jest również 25. Więc tam jest takie realne przedstawicielstwo, znają się. Natomiast w dużych miastach bardzo źle zrobiono, że zmniejszono liczbę radnych, prawda? Bo w tej chwili tak naprawdę w dużych miastach radni jest bardzo oddalony od mieszkańców. Nie ma praktycznie możliwości, żeby mieć kontakty z ogromnym obszarem i z liczbą kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców wielu dużych miast w Polsce. Mówiąc krótko, dzielnica, okręg, na przykład czwarty w Lublinie, większy liczebnie jak Lubartów, jak Kraśnik, jak dookoła wszystkie miasta, a nawet chyba dawne województwa niektóre, więc to są realia. I to powinno się zmienić. Tak. Ale to dlatego też mówię, że 31 radnych, rad jest 27 i w każdej radzie byłby jeden, może w niektórej dwóch, bo ich nie ma więcej. I wtedy jest możliwość jakby bliżej poznawania problemów, bardziej przenoszenia interesów, bo nie wyobrażam sobie, że byłoby inaczej, jakby na forum rady, na kluby, no bo są różne formy organizacyjne, problemów rad dzielnic. Natomiast no, zrobiono to również mając na uwadze cel polityczny, w danym momencie no, jest większość taka inna, no to zamykamy drogę, żeby radni nie byli. Więc uważam nadal, że tak powinno być. Ale moje pytanie jest jeszcze jedno. Jak u państwa jest z udziałem mieszkańców w posiedzeniach rad dzielnic? Są otwarte, są informacje i jak jest również, jeśli chodzi o obowiązek informowania, kiedy radny jest poinformowany rady dzielnicy o posiedzeniu? Czyli no, ustawowo w statucie, jeśli nie jest zapisane, u nas nie jest, że ma być poinformowany. I takie sytuacje w gminie zdarzają się, że na godzinę przed posiedzeniem przewodniczący zarządu dzwoni do 8 kolegów i odwołuje zarząd na przykład, nie? No, a pozostali za 15 minut nie zdążyli przyjść, ale byli powiadomieni. Więc w ogóle to ustawowo gdzieś musi być zapisane. Znaczy w Krakowie jest zapisane. Tak? No ale my nie mamy w statutach tak ogólnie, a skoro jest ogólność, czyli wolno wszystko. Kwestia do o statucie. Statucie, dlatego ja mówię, że to musi być uregulowane, ale nie ma tej zmiany. Jeśli można też powiedzieć, w ogóle odwołam się do tego ustawowo, nie ustawowo, jeśli w ogóle mało ustaw, jesteśmy samorządem, więc sami się rządzimy. Nie regulujemy na poziomie ustaw za dużo, bo to
to jest przeciwieństwo samorządności. Czyli w statucie, ale rada musi mieć przyjęcie. Oczywiście, w statucie. U nas jest tak, że 7 dni przed muszą być powiadomieni radni, chyba że jest sesja nadzwyczajna, wtedy 3 dni przed. Jeżeli chodzi o mieszkańców, to nie wiem, szczerze mówiąc, mówię pan przewodniczący. Już mówię, znaczy siedzi w ogóle, jest weszło nowy zapis, bardzo ważny, który zmienia wszystko. Oczywiście 7 dni przed, to również wszyscy na stronie informują i na BIP-ie, na Biuletynie Informacji Publicznej. Można też przyjąć cały rok kalendarz posiedzenia sesji i uchwałę. I wtedy już na rok wiadomo z góry, kiedy są sesje. Istotnie jest, proszę, jeszcze podam to, że u nas dzielnica zamieszczała swoje dokumenty, wtedy nasz sesji i też uchwały, bo tam na BIP-ie mają swoje zapłaty. Na Biuletynie Informacji. Ale to jest obowiązek czy zamieszczenie? Obowiązek. Na BIP-ie jest obowiązek. Wymusił to jeden mieszkaniec, który zaczął wykorzystywać bardzo umiejętnie informację publiczną i tak rozegrał miasto, że wszystkie uchwały nasze są i protokoły na Biuletynie Informacji i słusznie. To jest i jeden miasta, ale również jest bardzo silne narzędzie. Które troszkę nam troszeczkę utrudniło życia. Mianowicie my nie mamy już tak jak rada miasta trybu nagłego wprowadzenia projektu uchwały. A dlaczego? Bo pojawił się zapis, że minimum 3 dni przed sesją na naszej stronie internetowej muszą być zawieszone wszystkie projekty uchwały. Czyli krótko mówiąc, to jest ostateczny też termin składania projektów uchwały w trybie krótszym. Ale ja się nie dziwię, bo później musi być prawnie sprawdzone. Jeszcze jedno projekt uchwały, sprawdzane po uchwaleniu, nie są sprawdzane przed. To znaczy mądry przewodniczący sprawdza przed. Niemądry ryzykuje, bo jest wtedy uchylany, prawda? Mieszkańcy mają prawo właśnie do udziału w każdej sesji i w każdej komisji merytorycznej. Ja osobiście nie wiem, czy to jest zapisane, nawet nie szukam. Każdy mój zarząd również jest otwarty. Ale chodzi mi o to, jak praktycznie wygląda na posiedzenia z rady dzielnic. Różnie. Jeżeli to jest przede wszystkim strona internetowa. To jest przede wszystkim, nie ma innego. Czasami oczywiście, jeżeli dotyczy to danego mnie osiedla, oczywiście wieszamy na tablicy, informacje staramy się przynajmniej. Natomiast bardzo istotne jest to, jak są trudne tematy, to jeszcze ja informuję przez organizacje różnego rodzaju formalne, nieformalne od jakiegoś czasu. I dodatkowo, szanowni państwo, mamy kilkoro mieszkańców, którzy de facto są na każdej sesji i to jest między innymi pani, która razem z mężem założyła stowarzyszenie Obywatel na Straży, więc jeżeli tylko cokolwiek wychodzi, natychmiast jeszcze informują na Facebookach, to tam, także to jest dosyć sprawne. Wy nazywacie swoje posiedzenia sesję? Tak, właśnie zwróciliśmy na to uwagę. Sesja Rady Dzielnicy. Tak, zadowolony w statucie, więc tak. Czy ja mogę to słowo podróżować, bo kilka wątków padło, ja nie chciałem nikomu przerywać. Oczywiście w kontekście tego upolitycznienia Rady Dzielnicy pewnie to widać, ale tak, przynależność do partii politycznej ani nie deprecjonuje, ani nie nabilituje w kontekście działalności na rzecz samorządu, bo powinnością radnego jest działać dla społeczności. I robi wszystko, by tak było, i odpowiadać przed społecznością w kontekście wyborów. To jest warunek sine qua non, obligatoryjny, koniec kropka. Pytanie tylko, proszę państwa, czy nie powinniśmy tutaj powrócić do tematu JOW-ów na przykład, gdzie ta odpowiedzialność byłaby znacznie bardziej wyrazista i pewnie bardziej namacalna w kontekście oceny. Bo proszę państwa, zwróćcie uwagę, jak wrócicie do domu, jak działają rady, choćby pod kątem interpelacji złożonych na sesjach rady. Także w ramach działalności w Radzie Miasta Lublin. Ja się tam nie chcę przechwalać, ale jeżeli radni nie złożyli żadnej interpelacji przez blisko 2 lata działalności, nie zabrali głosu na sesji. Państwo nie dojdą do tego, czy ktoś zabrał głos na sesję, czy nie, dlatego że nie mają takiej możliwości formalnej, żeby to sprawdzić. Ale sprawdzicie państwo na BIP-ie radni i interpelacje. No są tacy, nie którzy... No nie, no trzeba ten długo czytać protokoły, no wiadomo, że... Ale jest stanowisko. Nie. Znaczy nie jesteśmy w stanie znaleźć wszystkiego automatycznie w kontekście protokołu. Jest protokół. Możecie państwo wystąpić rzeczywiście do Rady Miasta, uzyskanie stenogramu i zapisu z posiedzenia. Jest to. Natomiast gdyby nawet był, proszę państwa, to i tak jest to karkołomne zadanie do przejrzenia. Interpelacja jest namacalnym dowodem aktywności, bo występuje konkretny przedstawiciel lokalnego ciała ochronnego z konkretną sprawą, w związku z tym, że zwrócili się do niego mieszkańcy. No, są tacy, którzy nic nie mają, nic nie robili. No to pytanie, gdzie ich aktywność ogniskuje, bo do czego? Przyszedł na sesję, to może przyszedł dlatego, że chciał dietę tylko, bo tak był potrącony.
tak? Można też takie wnioski, może daleko idące, wysuwać. Nie chcę być posądzony o nadużycie, bo czasami można formułuje swoje uwagi, aczkolwiek pewien stan zapytania postawia. Proszę Państwa, Państwo widzicie też w Radzie Dzielnicy analogiczną sytuację. No, są tacy członkowie Rad Dzielnic, którzy przychodzą, są tacy, którzy się kompletnie tym nie interesują i przychodzą albo raz na rozpoczęcie i na zamknięcie poszczególnych funkcjonowania, albo tylko na rozpoczęcie, albo powiedzmy, no, incydentalnie pojawiają się przy jakichś tam okazjach. Ale na szczęście muszę powiedzieć, że widzę zdrową tkankę samorządową w Radach Dzielnic, gdzie są społecznicy. Państwa obecność tutaj też świadczy o tym, że jesteście tym zainteresowani, spoglądacie. Widzę was na sesjach Rady Miasta. Wy nas rzadziej widzicie na posiedzeniach Rad Dzielnic. Niestety. I to trzeba zmienić. Może dodam jeszcze tak, że nie wiem, jak jest wszystko w dzielnicach, ale wiele dzielnic krakowskich same się już nagrywają. Fundacja Stańczyka, no, że tak powiem, nagrywając nas przez półtorej roku, gdzie tylko w jednej dzielnicy był ten problem, ale bardzo szybko się wyjaśnił, że nie mogą radni nie pozwolić się nagrywać. Zatem większość dzielnic już zakupiło kamery i sami to nagrywamy i publikujemy. Rada Miasta jest online cały czas, w internecie obrady też już są, zakupiła Rada Miasta kamery i można oglądać z dowolnego miejsca posiedzenia. Ale u Państwa jest sytuacja, u nas jest tak jak mówiłam, macie Państwo pieniążki na wydanie gazetki, macie Państwo. U nas jest problem, że jest tylko przewodniczący zarządu wynagradzany i to są niemałe jednak pieniądze. W aspekcie również Lublina, to jest najniższa krajowa, czyli na czysto, bez odtrąceń, to jest prawie w tej chwili 1900 zł, a pozostali nie mają nic. I spór jest taki, nie, i wielu, bo wiem jak przychodzą i mówią, to gdzieś nie mają odwagi, są takie rady, że po pierwszym, drugim nie widzi sensu, bo miał nadzieję, bo wielu tak rozumie w momencie wybierania się, że za to idą jakieś także gratyfikacje finansowe. No i tutaj, jeżeli wszyscy są społecznikami, a przewodniczący zarządu ma tak duże pieniądze, nikt nie ma prawa powiedzieć mu, że proszę wydać gazetkę z finansową czy coś, bo to jest jego wiedza. Ja wiem, ale my nie mamy ich. I dlatego w Lublinie jest problem. Muszą te pieniądze, bo trudno będzie na razie, żeby więcej było w budżecie, no one muszą być inaczej rozdysponowane. Przecież sekretarz zarządu, przewodniczący rady, jakie ogromne prace wykonuje, i oni nie mają nic, więc jakby jest później duża niechęć. I ta walka trwa w Lublinie głównie o to, o tego przewodniczącego zarządu. On zbiera, grupuje ludzi, i dlatego te rozgrywki są bardzo duże. Wtedy, kiedy w ogóle myśmy ustalali uchwałę Rady, to były niewielkie pieniądze. Był czas, że w ogóle nie było, a później to było od sumy 500 zł czy ileś, bo no, nie było to duże. A w tej chwili ona od początku nie została zmieniona. Najniższa krajowa wynagrodzenie i w tej sytuacji, gdy wszyscy pozostali nie mają nic, jest to duży problem. I to on powoduje właśnie między innymi te podziały, to wszyscy wiedzą, nie? I to musi być rozwiązane. Tylko, jeżeli mogę to jakby w pewien sposób skomentować, bo oczywiście ja bym Lublinowi rekomendował model krakowski bezwzględny. Niemniej jednak trzeba by wtedy się zastanowić nad ilością dzielnic. Bo w Krakowie dzisiaj debatujemy, to pani Ania mówiła, właśnie są, czy zmniejszyć tej ilości dzielnic, zwiększając jej jeszcze bardziej kompetencje. Bo jest taki oczywiście... Czyli model warszawski. Aczkolwiek nie, pod modelu warszawskiego w Krakowie nie rozważamy w ogóle. Z tego, co jest mowa, to jest... No trzeba pamiętać, że jest to model wynikający z ustawy, tak? Na dzień dzisiejszy, jakby w Krakowie nie ma tendencji, czy jakieś pojedyncze głosy, może tak, aby ten model zrobić na zasadzie ustawy, tak jak ustawa warszawska. Powiem szczerze, ja osobiście nie jestem zwolennikiem zmniejszania ilości dzielnic, tym bardziej, że Kraków, tak jak zapewne Lublin, to u Państwa te 27 dzielnic wynika z pewnej przynależności kulturowo-społecznej. A u nas, gdybyśmy chcieli się podzielić według takiej właśnie, takiej prawdziwej identyfikacji, to ktoś kiedyś policzył, że musiało być około 150 dzielnic. Więc my na pewno nie chcielibyśmy, przynajmniej ja,
iść w kierunku aż takiego rozdrobnienia i boję się, że zmniejszanie tych 18 do powrotu, na przykład kiedyś były 4 dzielnice w Krakowie jeszcze przed 89 rokiem, nie jest może modelem idealnym, bo znowu to będzie rewolucja, a nie ewolucja. Tymczasem ja mam poczucie, że trzeba poprawiać to, co nie działa jeszcze i poprawiać to funkcjonowanie. I jeszcze padło pytanie na samym początku, bardzo ważne. Czy w ramach dzisiejszej ustawy można zmieniać kompetencje? To w Państwa przypadku, znaczy w sensie zmiany, tak, olbrzymie różnice. I my w Krakowie również jeszcze mamy takie możliwości. Jeszcze ustawa o samorządzie pozwala na nawet przekazanie dzielnicom drobnych spraw administracyjnych. To trzeba wczytać się dokładnie, jest takie możliwości prawne istnieją. Pytanie, czy dzielnice tego chcą, bo tu już rozmawiamy o pewnym profesjonalizmie obsługi petenta w rozumieniu komuś, kto przychodzi do urzędu, a nie tylko do samorządowców. No musiałby mieć wtedy pracownika, to... U nas dzielnice mają pracowników, każda dzielnica ma minimum jednego pracownika. Jest to sekretarz dzielnicy, który jest pracownikiem Urzędu Miasta. I on obsługuje wyłącznie jedną dzielnicę. I on obsługuje wyłącznie jedną dzielnicę. Jest urzędnikiem Urzędu Miasta, oddelegowany do dzielnicy. On ma trochę ciężko, dlatego że on musi na przykład biorąc równowiec zgodę dyrektora Urzędu Miasta i przewodniczącego. Zatem on obsługuje jedną dzielnicę, a zajmuje się wyłącznie obsługą dzielnicy. Wyłącznie obsługą dzielnicy. Mało tego, są dzielnice, moja dzielnica jest takim przypadkiem, gdzie jeszcze dodatkowo ze środków wygospodarowanych własnych, ponieważ dzielnica oprócz tego ma jeszcze na utrzymanie każda 34 tysiące złotych na utrzymanie biura rocznie. I z tych środków ja mam, w związku z tym, że mamy własną siedzibę dzielnicy, czyli wybudowaną obszar pieniędzy gminnych, ale nie płacimy czynszu i tak dalej. Nie. A samochód służbowy macie Państwo? Nie, nie. Własny lokal. W związku z tym ja zatrudniam, Szanowni Państwo, jeszcze drugą panią za pół etatu, która jest wieloletnią radną, było i po prostu jest genialna, jeśli będzie załatwiać spraw na wyjeździe w urzędzie, jak i również sprzątaczkę, jak i również jestem w stanie informatyka, a to chyba przez tam dzielnicę. No to wy macie Ale przepraszam, my jesteśmy centrali, więc... My na pewno nie zmierzamy, takiego nie ma zamiaru ani głosu, żeby dzielić, zmniejszać dzielnicę, tylko tak jak jest. Bo u nas to takie ukształtowanie, są naturalne granice, ogromne trasy. No możemy w które Przepraszam, jak pan urzędnik dopracował, ja nie wiem, czy ja bardzo złapałem. Czy pensja dla tego pracownika, czy 18 osób... Pensja tego pierwszego pracownika? Nie, tej osoby, która jest 18 urzędników, które obsługują poszczególne urzędy. Z urzędu miasta. Jest pracownikiem urzędu. Czy z tych 34 tysięcy grosza mu nie daje? Nie. To okej. Jest 4 tysiące to jest usiedliona kwota dla wszystkich dzielnic na utrzymanie biura, ale bez tego pracownika. A sekretarz jeszcze pół etatu jest? Ja dodatkowo, tak, dlatego że wygospodarowałem pieniądze i uznałem, że to jest wartość większa posiadanie dodatkowej osoby na pół etatu, aniżeli no, na jakieś tam zakupy czy coś, bo to dzielnica sama decyduje na co te pieniądze. Dokładnie to są jedyne pieniądze, o których decyduje zawsze. To tak naprawdę. Wszystkie inne uchwały na razie jest. Nie może to zagłosujmy, czy my nie też chcemy korzystać z tego słowa. Nie mam zostawić. My nowym statutem zlikwidowaliśmy zbieranie podpisów.
U nas mieszkańcy. Nie trzeba wody, kandydat nie musi zbierać podpisów. Powiem szczerze, to była bardzo kontrowersyjna zmiana. Nie ukrywam, że ja byłem zwolennikiem likwidacji tych podpisów. Dlaczego? Powiem, ponieważ zebranie u nas po 25 podpisów to jest po prostu śmieszna ilość. Nic nie powoduje, a kandydat dobry mi tak przed wyborami odwiedza praktycznie każde mieszkanie. Ja, szanowni państwo, przyznaję się bez bicia, jedne wybory miałem, czyli 5 lat temu taką lekcję. Właśnie wtedy, kiedy rozdzielono nam wybory od tych miejskich, bo tu nikt nie mówi, że dlaczego była też niska frekwencja. Szanowni państwo, przypominam 2010 zimę styczeń. Naprawdę odechciało mi się chodzić z ulotkami z drzwi do drzwi, bo o godzinie człowiek zamarzał. Ja mieszkam w dzielnicy willowej, więc powiedziałem, nie robię tego. Wtedy wygrałem tylko jednym głosem z przeciwnikiem. To była bardzo wysoka cena, że tak powiem, którą zapłaciłem. Ale normalnie obie kampanie, które robiłem, to jest drzwi w drzwi odwiedzenie mieszkańców. I każdy, kto startuje, kogo ja namawiam, robi identycznie. Także co to daje, że zbierze te 25 podpisów, skoro oni tak odwiedzi 150, 200, 300 mieszkań? A poza tym zależało nam jeszcze jednym efekcie, proszę państwa, aby było więcej kandydatów. I nie ukrywamy tego. Ponieważ były okręgi, gdzie był tylko jeden kandydat albo dwóch, no to jeden no to przechodzi automatycznie, tak? Nie zdarzało się chyba, żeby nie był obsadzany okręg. Teraz przez brak podpisów były okręgi, gdzie było na przykład 6-7 kandydatów. I to już zaczyna być ciekawy wybór dla mieszkańców. U nas też tak było. Ale w ogóle generalnie w samorządzie na poziomie gminy, niezależnie od miasta, tym bardziej duży, to co mówiłam, to powinny być jednak okręgi jednomandatowe, żeby to przedstawicielstwo było w miarę rozłożone. Bo tak jak mówię, może być, prawda, wszyscy radni mogą być z jednego bloku. Natomiast nawiązując jeszcze do przedstawicielstwa, u nas też jest tak, że w pomocy wyborów trzeba mieszkać na terenie dzielnicy. U nas też. W kadencji trzeba mieszkać na terenie Krakowa. W związku z czym można się przeprowadzić na czas wyborów, a potem się przeprowadzić... A ja sprawdzam, czy mieszka. Mieszka. To też była bardzo kontrowersyjna zmiana. Teraz pamiętajmy, szanowni państwo, że no, oczywiście jest to bazowanie trochę na oświadczeniu, ale w przypadku, kiedy ktoś chce sprawdzić, czy oświadczył prawdę, no to wydaje mi się, że da się sprawdzić. U nas była w czwórce, w piątce, przepraszam, taka sprawa. Nie wiem, czy to się skończyło finalnie, ale z tego, co wiem, radna udowodniła, że w dniu wyborów mieszkała, czy albo miała umowę wynajmu mieszkania, albo coś. Trzeba wtedy udowodnić. I była sprawa, wiem, że się wybroniła tego, chociaż no tak finalnie wiemy, że na stałe nie mieszka w tej dzielnicy. Natomiast, no, szanowni państwo, ja jestem liberałem i uważam tak. Zbudujmy świadomość wśród obywateli. Jeśli mieszkańcy Krakowa chcą wybrać radnego ze Szczecina, żeby ich pracował dla nich, to jest ich wola, proszę państwa. Uczymy ludzi szerokiej demokracji, a nie sterowani. Podsumuję jednym zdaniem. Póki co na razie większość nie wybiera, tylko głosuje. Panie Przewodniczący, czy możemy powoli zbliżać się do zakończenia? Jakie to są proponuję właśnie, dziękuję za dyskusję i jeszcze gorąco i proponuję przenieść rozmowę. Proponuję przenieść na kuluary, bo jest podwieczorek, także zapraszam jeszcze do rozmów za tak. Tak, ja nie mówię, że samochód.